Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. To jest Tyflo Radio w kalendarzu poniedziałek, 26 dzień kwietnia 2021 roku. Witam bardzo serdecznie, minęła godzina 19. Startujemy z kolejnym spotkaniem na żywo na antenie Tyflo Radia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale dziś tej audycji nie będę prowadził sam. Dziś razem ze mną wirtualnie w studiu współprowadzący tę audycję, czyli Arkadiusz Świętnicki. Cześć Arku. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś program, który już kiedyś na naszej antenie się pojawił, jakieś 9 lat temu była o nim audycja, albo więcej nawet, nie? 12 lat temu. 12, tak, bo to w 2009 roku. 31 tak. grudnia 2009 roku. Piotr Witek, tak, Piotr Witek robił audycję o programie Total Commander i ten program, proszę Państwa, się rozwijał sporo, sporo wcześniej przed audycją i on się rozwija nadal. On nadal jest używany. I to w bardzo dobrym dla nas kierunku się rozwija. Tak. I o tym dziś na pewno też powiemy. Powiemy, co to jest w ogóle ten Total Commander i jakie ma ciekawe funkcje, możliwości, do czego możemy go wykorzystać, bo tych możliwości w Total Commanderze jest naprawdę sporo. W jednym z tyflo przeglądów wspominałem, że ja zeźlony gdzieś tam na eksplorator Windows dałem szansę Total Commanderowi po iluś tam latach, kiedy tak naprawdę no, stwierdziłem, że w sumie no, chyba aż tak bardzo to taki zaawansowany menedżer plików nie jest mi już w tym momencie potrzebny. No i co się okazało, że jednak jest. W Windowsie 10, w eksploratorze Windows, szczególnie z NVDA, to naprawdę opłaca się wydać te tam chyba niecałe 200 zł. 40 euro. Mm-hmm. Czyli około 160 zł, może troszkę więcej, na licencję Total Commandera i po prostu mieć ten program i cieszyć się z jego możliwości. Audycja jest dziś realizowana na żywo. Możecie do nas dzwonić na Zoomie tyflopodcast.net/zoom. Możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie także do nas pisać w komentarzach pod audycją, która jest transmitowana na Facebooku. Zapraszamy serdecznie. Teraz Arku, już oddaję Ci głos. Na dobry początek może dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Co to jest ten Total Commander i jak to z nim jest w ogóle? Do czego może nam się ten program przydać? No więc Total Commander to jest program, który swoją, nie filozofią, ale swoją podstawą działania jest dokładnym odpowiednikiem eksploratora plików wbudowanego w system Microsoft Windows, czyli program Total Commander ma nam umożliwić, ułatwić zarządzanie naszymi zbiorami danych, czy to na lokalnych dyskach twardych, czy to na serwerach FTP, dyskach zewnętrznych, a przy pomocy poszczególnych wtyczek również nawet jakieś inne źródła danych, takie jak chociażby jest wtyczka do baz danych Microsoft SQL i tak dalej, i tak dalej. Program Total Commander to jest tak zwany OFM, czyli ortodoksyjny menedżer plików, Orthodox File Manager. I terminem OFM określamy aplikację, określamy menedżer plików, który czerpie przykład z takiego bardzo starego programu na system operacyjny MS-DOS. Ten program nosił nazwę Norton Commander. I OFM-y charakteryzują się tym, że mają ustawione równolegle do siebie dwa panele, czy tudzież dwa okna. I taki model interfejsu sprowadza się do tego, że możemy pracować co najmniej z dwoma katalogami naraz, co w przypadku zarządzania plikami jest naprawdę zacną funkcją. Ale Total Commander posunął wszystko dużo, dużo dalej, dodając mnóstwo, setki, tysiące mniejszych bądź większych usprawnień do zarządzania tymi danymi. Mamy chociażby bardzo fajny mechanizm szukania, mamy narzędzie, które umożliwia nam zmianę nazwy wielu plików naraz, mamy bardzo rozbudowany system wtyczek i ta
ilość, czy raczej liczba, bo wtyczki są policzalne, liczba dostępnych wtyczek naprawdę jest ogromna i naprawdę robi wrażenie i zakładam, że większość osób znajdzie coś dla siebie. Ja tylko tak jeszcze a propos tych wtyczek, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo ja też ostatnio właśnie przeglądałem katalogi wtyczek i tu oczywiście masz Arku rację, że tych wtyczek jest bardzo dużo. Tylko nie na oficjalnej stronie. To jest jedna rzecz. Jest taka strona nieoficjalna z wtyczkami dla Total Commandera, szczerze mówiąc nawet nie pamiętam teraz jej adresu. totalcmd.net. A widzisz, co dwie głowy to nie jedna, ale co do tych wtyczek, to niestety wtyczki do Total Commandera mają jedną wadę. One się pojawiają, one przez pewien czas są rozwijane, a później one po prostu zaprzestają być rozwijane. Efekty tego są takie, że na przykład jeszcze sporo różnych wtyczek nie jest kompatybilnych z wersją 64-bitową Total Commandera. Jesteśmy zmuszeni używać wersji 32-bitowych, a jeżeli nam się zdarzy, że będziemy mieli jakąś interesującą wtyczkę, to się może okazać, że owszem, ona kiedyś działała, ale autor porzucił, przestał ją rozwijać, no i po prostu jest z tym kłopot. Także niestety część z tych wtyczek po prostu w ten sposób się zachowuje. Oczywiście jest cała masa dobrze działających wtyczek, to żeby ale nie tak było. Ale tak jest z wtyczkami do wszystkiego, a Total Commander to nie NVDA na szczęście i pan Christian Giesler nie zmienia sobie interfejsów, bo tak mu się podoba, czyli nawet bardzo starynkie wtyczki. To bardziej właśnie jest problem. Tylko problem z bitowością tych wtyczek. To jest problem z bitowością i z tym, że raczej to wynika z tego, że na przykład po drugiej stronie, bo te wtyczki to służą do odczytu jakichś na przykład rzeczy, do ukompatybilniania Total Commandera z pewnymi rzeczami, to tam się może coś zmienić po drugiej stronie i przestać działać. No, bardziej o to chodzi. Tak, to jest owszem fakt. Co jeszcze? No, Total Commander jest programem płatnym i istnieje wersja demonstracyjna tego programu. Ta wersja demonstracyjna działa na zasadzie bardzo fair wobec użytkownika, czyli możemy po prostu program testować w nieskończoność, ale przy uruchomieniu pojawia się nam takie śmieszne okienko. I niektórzy ludzie niewidomi, którzy interesują się Total Commanderem, no, powiedzieli, że to okienko jest trudne do przeskoczenia i w ogóle jest z nim problem. To też chyba za chwilkę właśnie pokażę, jak to okienko okiełznać, tego przypomnienia o rejestracji, ale zachęcam do zakupu programu, naprawdę zachęcam, szczególnie, że jego deweloper ostatnio bardzo mocno zaangażował się w accessibility, w dostępność programu Total Commander, co chyba Michał też już zaobserwował, bo od wersji 10.0.0 beta 2 zostały poczynione ogromne zmiany w dostępności programu. Szczerze mówiąc, ja korzystam jeszcze z dziewiątki. 9.51. Tak, dokładnie. Nie aktualizowałem do wersji beta, ale tak widziałem chociażby na forum Eltena, gdzie tam pisałeś w wątku o Total Commanderze, że z wersji beta na wersję beta ta dostępność się naprawdę poprawia. Aczkolwiek właśnie z tym okienkiem rejestracji tam coś zostało popsute, bo kiedyś to chyba działało lepiej, teraz w którychś wersjach beta zaczęło działać gorzej. I czy teraz już zostało to naprawione, czy teraz nie? Teraz już zostało naprawione chyba, jeżeli to jest ten błąd, jeżeli to jest ten sam problem, o którym mówimy. Właśnie ja zaraz przejdę do tego okienka, ja wyrejestruję teraz szybko swoją kopię. Zamykamy program. I uruchamiamy go ponownie. Total Commander, informacja o programie Bukton.alt.p. I lądujemy w takim okienku, które przypomina nam, że testujemy program i że powinniśmy go zakupić. I teraz jeżeli chcemy przejść do programu, to naciskamy dwukrotnie klawisz Tab. Inform 1, Bukton.alt 1. I lądujemy na przycisku oznaczonym jako 1. I teraz trzykrotnie naciskamy strzałkę w dół.
2 buttonat 2, 3 buttonat 3, 2 klient. I program mówi mi 2 klient, dlatego że używam ZDSR-a, no to tam nie wiem jak NVDA by to nazywał, ale w każdym razie powie nam cyfrę i coś tam. I tą cyfrę, którą on nam mówi, musimy nacisnąć. I jak naciśniemy... Total Commander X6410.00.7.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 
ogóle w tym momencie to też warto powiedzieć o sposobie licencjonowania, jak to wygląda. Ty przed momentem właśnie usuwałeś, czy zmieniałeś nazwę pliku z licencją, bo to tak właśnie jest, że dostajemy taki plik licencyjny, który po prostu musimy wkleić w odpowiednie miejsce do katalogu z Total Commanderem. Restartujemy program i on już po prostu zaczyna widzieć te licencje, nie trzeba nic więcej robić. To jest taki wirtualny dongiel, powiedzmy. No dokładnie. Tak to się mniej więcej bardzo podobnie zachowuje. Ja w tym momencie zarejestruję z powrotem program, czyli z powrotem skopiuję ten, przeniosę ten plik. List.1.0.24 Total Commander zmienia nazwę, przenieś Total Commander pomin button alt p lub anuluj jak wszystkie jako alt Total Commander anuluj button. Total Commander anuluj button. Total Commander anuluj button. I restartujemy program. Total Commander X60 na meeting controls meeting Total Commander X60.40.00.7 Arkadiusz Świetnicki list kro. I jak widać działa. Jest zarejestrowany Total Commander. Arku, nie słychać cię. O! No, coś tu... O, już jesteś. Halo? Jesteś. Już cię słychać. Już wszystko działa. Więc teraz warto by sobie troszkę porozmawiać o tym, jak właściwie ten program działa. I nie zacznę wyjątkowo od paska menu, tak jak ludzie, którzy słuchają moich audycji, wiedzą, że tak robię. Bo tu okno główne jest bardzo ważne. Bo tu okno główne jest najważniejsze. Lądując w oknie głównym, zaczynając jakby pracę z programem, lądujemy na lewym panelu, czyli na lewym oknie. I klawisza mi strzałek. Normalnie chodzimy sobie po plikach, tak jakbyśmy to robili normalnie. Spacją oznaczamy taki plik. F5 kopiujemy plik do przeciwnego okna. F6 przenosimy plik. F7 tworzymy katalog. F8 usuwamy plik do kosza, tudzież katalog. Shift F8 kasujemy z pominięciem kosza. I to są takie najważniejsze funkcje. Jakby z poziomu klawiatury, takie, o których teraz w tym momencie chcę mówić. Natomiast gdyby ktoś się zastanawiał, to warto też pamiętać, że działają te wszystkie standardowe Windowsowe skróty, czyli delete, shift, delete, to usuwanie. Dużo wtedy tracimy. Tak, ale gdyby ktoś jednak chciał z tego korzystać, to też działa Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. A tracimy oczywiście, bo wtedy działa nam mechanizm systemowy, a nie działa ten mechanizm Total Commandera, który na przykład potrafi szybciej wykonywać różnego rodzaju operacje. I dlatego ja polecam przemapować sobie skróty domyślnie, jak się komuś mają mylić, to polecam sobie przemapować skróty po prostu, żeby Ctrl C, Ctrl X i tak dalej zachowywały się jak w Explorerze. I to się oczywiście da zrobić, to już pozostawiam wam do kombinowania. Klawiszem tabulator zmieniamy aktualny panel. Jest oczywiście wiele, wiele więcej skrótów, ale o nich będę mówił w trakcie pokazywania samej aplikacji. Więc teraz przejdziemy sobie chyba do mojego ukochanego paska menu. To wiesz co, Arku, może zanim przejdziemy, to przeczytam komentarz, który do nas przyszedł. A napisał go Mojsior. Od kiedy używam Total Commandera, jestem bardzo zadowolony szybkością tego programu i nie zamierzam używać nigdy więcej eksploratora plików. Trochę szkoda, że Microsoft zepsuł eksploratora plików, bo kiedyś był on bardzo przyjemny. Tak, w XP-ku był świetny. Tak.
I jeszcze tu Mojsior napisał, warto powiedzieć, że ten program nazywał się kiedyś Windows Commander. Tak, nazywał się i jeszcze pozostałości po tym widzimy, bo wincmnt.k, gdzieś tam wincmnt.ini i tak dalej, to są takie rzeczy, o których rzeczywiście, to jakieś tam kwestie licencyjne po prostu. A ja jeszcze dodam, że jeżeli ktoś właśnie jest stażem dość wiekowy, jeżeli chodzi o używanie komputerów, to być może z takich właśnie programów podobnych do Total Commandera za czasów DOS-a, to nie tylko Norton Commandera kojarzy, ale też kojarzy program Foltyn Commander, który to późniejszy twórca gadu-gadu Łukasz Foltyn napisał i to był program, z którego niewidomi bardzo często używali, którego używali jako menedżera plików, bo on był no, dość fajnie udźwiękowiony i współpracował jeszcze z readboardem do tego wszystkiego. Ciekawe, nie słyszałem nigdy o tym. Z tym kowoksem readboardowym. Później tam jeszcze już za czasów Windowsa pojawił się taki program FAR. To taki konsolowy menedżer plików. Mm-hmm. Także to dużo tych. Tak, ta koncepcja tych właśnie ortodoksyjnych menedżerów plików rzeczywiście jest całkiem sporo. No dobrze, to przejdźmy może do tego menu. No więc oczywiście menu otwieramy klawiszem Alt. Pliki, hasło, pupalka. I warto powiedzieć, że to menu może u każdego wyglądać inaczej. U każdego ono może wyglądać jak kto chce, może mieć nazwy opcji, jakie chce sobie mieć, dlatego że wszystko w tym programie nie ma rzeczy, której nie da się dostosować. Bo tutaj wszystko możemy ustawić dokładnie tak, jak nam się podoba. Ja natomiast pokazuję domyślne polskie wbudowane w program menu, które po prostu jest by default, więc się nie przejmujcie, że będą tu opcje, których u was nie będzie, bo będą. Zmienia atrybuty. Ta opcja pozwala nam zmieniać atrybuty pliku. Atrybuty to takie metadane, powiedzmy, informacje o pliku, które są przechowywane w tabeli naszego systemu plików. Czyli tak jak na przykład książka ma swój tytuł, autora, gatunek, ISBN i tak dalej. Tak samo plik jest też oznaczany jakimiś konkretnymi atrybutami, takimi jak nazwa, typ, data modyfikacji, data ostatniego dostępu, data ostatniego zapisu, data utworzenia, oryginalna nazwa i tak dalej, i tak dalej. I te atrybuty możemy sobie tutaj zmieniać. Spakuj. Nazwa mówi sama za siebie. Program pozwala nam pakować pliki do różnych formatów i istnieją do Total Commandera tak zwane packery. To jest rodzaj wtyczki, która pozwala nam pakować do większej ilości formatów, do innych formatów. Te packery pozwalają nam też konwertować pliki między sobą, bo kto zabroni? Rozpakuj Alt F9. Możemy też używać skrótu Alt F6. Ale taką jedną z zasad pana Christiana Gislera jest to, że Total Commander ma działać na wszystkim. I tym sposobem Total Commander działa od wszystkiego, co jest Windowsem 95 w górę. A na Windowsie 95 była taka funkcja, której już niestety teraz nie ma, że Alt F6 to był skrót, który przerzucał nas pomiędzy oknami, jakby suboknami, oknami podrzędnymi w aktualnym oknie. Później tego skrótu już nie było, no ale niemniej jednak pan Gisler postanowił, że dalej mapping będzie na Alt F9 i Alt F6 będzie na nowszych systemach. Testuj archiwum. Pozwala nam sprawdzić, czy utworzone archiwum jest względnie integralne. Porównaj według zawartości. To jest narzędzie, powiedzmy, taki mini git dla tych bardziej zaawansowanych użytkowników. A jak ktoś nie wie, co to git, no to po prostu program pokazuje nam porównanie zawartości dwóch plików, czy to tekstowych, czy to binarnych. I na tej podstawie możemy określić różnicę między tymi plikami.
Ja osobiście do tego polecam inne narzędzie, ale Total Commander też sprawdza się w tej roli dobrze. Tamtego używam, bo po prostu jestem przyzwyczajony. Skojarzy. Możemy skojarzyć dany typ pliku z jakimś tam programem. Warto pamiętać, że to utworzy skojarzenie dla całego systemu. Wewnętrzne skojarzenia Total Commandera. Właśnie, tu jest druga opcja. Wewnętrzne skojarzenia Total Commandera. I ta opcja pozwala nam utworzyć skojarzenie typu pliku z jakimś programem, ale tylko i wyłącznie w obrębie samego Total Commandera. Co otwiera nam drogę do pewnych ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o te kojarzenie plików, ale o tym opowiem za moment. Właściwości, Alt Enter. Właściwości, no to nic nowego. Otwiera się nam... Zwykły dokument tekstowy .txt, dwa właściwości. Zwykły dokument tekstowy .txt, tylko do odczytu handbook, to .txt. Otwiera się nam po prostu... ekran właściwości. Oblicz zajmowaną przestrzeń. Tutaj nie ma skrótu podanego. Tłumacz się widocznie pomylił przy tłumaczeniu opcji. Naciskając Ctrl-L, program wyświetli nam w prostym okienku dialogowym, ileż to dany katalog czy plik zajmuje miejsca w bajtach. W bajtach z uwzględnieniem rozmiaru klastra, bo to jest stary program i wtedy takie informacje nie były ukrywane przed użytkownikiem. Czyli to jest tak, jeżeli byśmy potrzebowali. Narzędzia wielokrotnej zamiany, Ctrl-T. Narzędzie wielokrotnej zamiany. I tu jest od razu, Arku, prośba. Nie wiem, czy teraz, czy później będziesz to pokazywał, ale Mojsior bardzo by chciał, żebyś to narzędzie zaprezentował, bo go nie rozumie. Narzędzie wielokrotnej zamiany zaprezentuję, tak. MRT musi zostać pokazane, bo to jest jeden z takich głównych... No to jest taka kultowa funkcja i w Total Commanderze, więc ją trzeba pokazać. Edytuj komentarz, Ctrl-M. Edytuj komentarz. Komentarze to jak ktoś używa iPhone'a na przykład, to w aplikacji pliki ma tagi. No i to jest coś tego rodzaju, możemy sobie tworzyć komentarze do plików. Kiedyś jak mi się chciało, byłem młody i miałem więcej czasu, to w takich komentarzach zapisywałem sobie teksty piosenek. I co mi to dawało? No, jako że kojarzyłem sobie te komentarze z tytułami niektórych piosenek, z plikami niektórych piosenek, jeżeli chciałem piosenkę o konkretnych słowach, to po prostu sobie szukałem po tychże i można sobie to tak zastosować. No można też oczywiście inaczej, nie wiem, możemy tagować po prostu sobie dokumenty czy inne pliki z pominięciem struktury katalogów, prawda? Drukuj hasło .b. Listę plików. L. Drukuj hasło. Drukuj. No to... znowu uproszczenie wynikające z tłumaczenia. Bo to pozwala też drukować, ale możemy też zapisywać te różne informacje. Listę plików. L. Listę plików. Listę plików, czyli drukuje, tudzież pozwala nam zapisać do pliku listę plików znajdujących się w aktualnym katalogu. Listę plików pod katalogami P. Listę plików z podkatalogami, czyli po prostu rekursywną listę plików, czyli ze wszystkimi podkatalogami. Zawartość pliku pod kursorem, Ctrl F9. Zawartość pliku pod kursorem. Jeżeli potrzebujemy szybko wydrukować jakiś dokument, to po prostu Ctrl F9 naciskamy i nie musimy na przykład czekać, aż się Word otworzy, czy Bóg wie jaki inny program. Po prostu naciskamy i drukujemy. Tyle. Listę plików L. Ten style w tym podmenu. Drukowiel plik L. Podziel plik, no, kiedyś ta funkcja miała sens, teraz może też ma, ale nie wiem. W każdym razie możemy podzielić dowolny plik, czy to tekstowy, czy to binarny, na kilka mniejszych części. I potem taki plik scalić i daje nam to mniej więcej tyle, że możemy na przykład, jeżeli wrzucamy gdzieś jakieś pliki, mamy na przykład limit 128 MB, możemy wrzucić na raz. No to dzielimy sobie taki plik na części, nie musi to być archiwum, może to być każdy dowolny plik i możemy go takiej osobie wysłać i ona sobie potem go scali. Scalaj pliki. Scalaj pliki, no to odwrotność dzielenia plików pozwala nam złączyć pliki.
No niestety z tą funkcją jest taki haczyk, że pliki powinny być, muszą być posortowane w odpowiedniej kolejności, żeby to zadziałało dobrze. Zakoduj plik. Możemy po prostu zakodować plik do postaci tekstowej, na przykład do base64. No i jeżeli nie potrzebujecie tej funkcji, no to nie potrzebujecie. Jak będziecie jej potrzebować, to będziecie wiedzieli, że to akurat jej szukacie i ona tu jest. Dekoduj. No to pozwala nam zdekodować plik, który znajduje, plik, czy też zaznaczenie, które jest pod kursorem. Utwórz plik lub pliki subkontrolnych. Ta opcja natomiast pozwala nam właśnie utworzyć pliki subkontrolnych. Sumy kontrolne to nic innego jak taki samoautomatycznie generowany podpis pliku. Czyli można dzięki temu sprawdzić, czy plik, który mamy, jest naprawdę tym plikiem, który chcemy mieć. Weryfikuj sumy kontrolne plików sum kontrolnych F. Weryfikuj sumy kontrolne. No to możemy weryfikować sobie właśnie sumy. Zakończ F4C. I zakończ. Możemy zamknąć program. Więc teraz pokażę te... nie, to w sumie skończę opisywać najpierw pasek menu i potem będę się cofał do tych wszystkich opcji. Pliki zaznacz hasło palcy. Zaznacz kolejne podmenu, w którym to podmenu możemy zmieniać czy kontrolować zaznaczenie w Total Commanderze, które to możemy naprawdę na wiele sposobów tworzyć. Zaznacz grupę, szary nie. Zaznacz grupę. Zaznacz grupę, szary nie. Nie wiem, co to chodzi. Szary plus. Ciekawe nazewnictwo tego klawisza. Czyli ten numeryczny, jak numeryczny dobrze plus, pamiętam. Tak, szary plus. Coś to widziałem gdzieś to kiedyś, chyba w NVDA to było. W 2009 roku coś z szarym plusem. Czy to w Orce? No nie wiem, spotkałem się już kiedyś z tym, ale tak zbiło mnie to z tropu swoją drogą. Ale to zaznaczenie grupy pozwala nam bardzo, w bardzo zaawansowany sposób zaznaczać pliki. Zaraz opowiem, o co chodzi. Odznacz grupę, szary. Odznacz grupę, czyli możemy w drugą stronę. Zaznacz wszystko, kontrol szary. Zaznacz wszystko. Zaznacz wszystko, szary. Kontrol szary plus. To pozwala nam po prostu zaznaczyć wszystkie pliki w katalogu. Kontrola też działa i nie tracimy na tym nic. Odznacz wszystko, kontrol szary T. Odznacz wszystko. No to tak samo, tylko w drugą stronę. Odwróć zaznaczenie szary O. Odwróć zaznaczenie, to jest taka funkcja, że na przykład, że po prostu odznaczają się pliki, które były zaznaczone i zaznaczają się pliki, które nie były zaznaczone. Zaznacz wszystkie z takim samym rozszerzeniem. Zaznacz wszystkie z takim samym rozszerzeniem. No po prostu zaznaczamy wszystkie pliki, które posiadają takie samo rozszerzenie. Warto powiedzieć, że ta funkcja działa, jakby ta funkcja bierze tylko ostatnie rozszerzenie. Czyli jeżeli na przykład mamy plik tar.gz i tar.xz i tar.bz2 na przykład, to wówczas ta funkcja nie zadziała, bo zaznaczyłaby nam tylko na przykład tar.gz. Jeżeli chcemy się bawić w wielopoziomowe rozszerzenia, no to do tego służy funkcja zaznacz grupę. Tak, bo tam sobie możemy zdefiniować to, co my mamy zaznaczać. Po prostu definiujemy sobie maskę, jak ma wyglądać ta grupa. Tak. Zapamiętaj zaznaczenie. Zapamiętaj zaznaczenie, czyli możemy sobie zapisać aktualne zaznaczenie. Jeżeli na przykład jesteśmy w jakimś folderze i często tam zaznaczamy jakieś konkretne pliki, to możemy sobie to zaznaczenie zapamiętać. Przywróć zaznaczenie szary R. Przywróć zaznaczenie. Przywróć zaznaczenie R. Szary slash przywraca zaznaczenie, okej. Okay. Czyli znak dzielenia. Zapisz zaznaczenie do pliku i... Zapisz zaznaczenie do pliku. No to możemy zapisać sobie zaznaczenie właśnie do pliku, żeby potem je przewrócić. Załaduj zaznaczenie z pliku A. No i tak samo. Załaduj zaznaczenie z pliku. Ładujemy sobie plik z zaznaczeniem i nam działa wszystko. Kopiuj wybrane nazwy do schowka Y. Kopiuj wybrane nazwy do schowka.
to po prostu kopiuje nazwy zaznaczonych plików do schowka. Kopiuj wybrane nazwy ze ścieżką do schowka. Kopiuj wybrane nazwy wraz ze ścieżką do schowka, czyli kopiuje nazwy wszystkich plików plus ścieżki dostępowe do nich. Kopiuj do schowka z wszystkimi detalami. Kopiuj do schowka z wszystkimi detalami. Jakie piękne tłumaczenie. Czyli działa to tak, jakbyśmy w... no, i po prostu kopiuje ze wszystkim, czyli korzystając z aktualnego widoku kolumn, o tak to powiem pokrótce. Kopiuj do schowka ze ścieżką i detalami. Kopiuj do schowka ze ścieżką i detalami, no to to już jest taka opcja maxi, ze wszystkim. Porównaj katalogi shift mapę. Porównaj katalogi, to możemy porównać katalogi. Warto pamiętać, że wszystkie funkcje porównywania działają w taki sposób, że lewy panel, aktualny panel z przeciwnym panelem jest porównywany, o tak to powiedzmy, dlatego, że niekoniecznie lewy z prawym, może być prawy z lewym, ktoś może lubić pracować jakby odwrotnie. Zaznacz nowe, ukryj takie same pliki C. Zaznacz nowe, ukryj takie same pliki, czyli po prostu zaznaczam pliki różne od tych, które teraz mamy zaznaczone, a tamte ukrywa, czyli innymi prostszymi dużo słowami. Pracujemy tylko na zaznaczeniu, bo wszystko inne się nam ukrywa. Zaznacz grupę, szary nie. No i to jest tyle. Zaznacz polecenia, hasło, pół palce. Teraz kolejne podmenu, polecenia. CD drzewo, palcem 10B. CD drzewo. Pozwala nam to wydrukować całe drzewo katalogów naszego dysku, wydrukować czy zapisać do pliku, no cokolwiek. To takie... uśmiech w stronę użytkowników MS-DOS-a, komenda tree, która logowała cały system. No i to jest coś takiego. Szukaj palce w 7S. Szukaj. Genialna wyszukiwarka Total Commandera, która w dodatku wspiera Everythinga. Właśnie. I wtedy jeszcze szybciej to wszystko działa, bo jest w stanie współpracować z bazą Everythinga. Z bazą Everythinga jest w stanie współpracować i możemy szukać na przykład w zawartościach plików, co jest po prostu fenomenalną funkcją. Szukaj w oddzielnym procesie, Alt-Shift-F7P. Szukaj w oddzielnym procesie, to jeżeli mamy słabszy komputer i chcemy szukać, jakby żeby program pozwalał nam szukać w innym procesie, żeby otworzył drugie swoje okno. I niestety ta opcja jest zepsuta. Dla użytkowników niewidomych, ja zgłosiłem to panu Gislerowi, mam nadzieję, że wkrótce to naprawi, bo to w tej becie się dokładnie zepsuło, w becie 7. No nie mają etykiet kontrolki. Jeżeli znamy interfejs szukania na pamięć, no to wtedy możemy sobie poradzić, ale to nie powinno tak być. Dlatego przestrzegam. Etykieta dysku. Etykieta dysku. Możemy sobie zmienić etykietę dysku, bo tak. Właśnie tu to jest to, że niektórzy tłumacze mają takie fantazje, jeżeli chodzi o dodawanie własnych rzeczy do menu. I ta opcja jest chyba domeną właśnie naszej wersji językowej i rosyjskiej. W angielskiej tego nie ma, na przykład. No to jest właśnie Total Commander. Tu wszystko można ustawić, jak się komu podoba. Informacja o systemie. Informacja o systemie. To jest fajna rzecz. Jak ktoś nie lubi Windowsowego widoku informacji o systemie, no to tu ma taki fajniejszy. Synchronizuj katalogi. Synchronizuj katalogi. Kolejne potężne narzędzie, które pozwala synchronizować katalogi po prostu. Czyli jeden katalog, zawartość katalogi zapełniają się treścią swoją. Po prostu możemy mieć dwie identyczne kopie w jednym miejscu. Znaczy no w dwóch miejscach właściwie, ale wiadomo o co chodzi. Ulubione wrócia, ulubione katalogi, kontrol DK. Ulubione katalogi, możemy mieć po prostu zestaw ulubionych katalogów i Ctrl D sobie otwieramy je. Wróć alt lewa strzałka R. Wróć. Otwórz okno miersza polecen T. Wróć. Po prostu wracamy, backspace też działa. Otwórz okno miersza polecen T. Otwórz okno wiersza poleceń, no to wiadomo. Widok gałęzi spod katalogami, Ctrl D. Widok gałęzi spod katalogami. Widok gałęzi to jest coś takiego, że cała struktura katalogów od katalogu, w którym aktualnie się znajdujemy w dół, zostaje spłaszczona do jednego katalogu. Czyli jeżeli na przykład mamy 1000 subkatalogów, to wtedy ta funkcja pokaże nam to tak, jakby wszystko było w jednym folderze. To się przydaje, jak na przykład, nie wiem, dźwięki przeglądamy, czy cokolwiek. No ja lubię tą funkcję. Otwórz folder pulpit. Otwórz folder pulpit, to otworzy ten folder taki
eksploratorowy, powiedzmy, no tam biblioteki, ten komputer i tak dalej. Manager przesyłania w tle. Manager przesyłania w tle to jest kolejny, moim zdaniem, błąd tłumaczenia, bo przesyłanie jest po sieci. To jest manager transferów po prostu, gdzie możemy zarządzać aktualnie trwającymi operacjami kopiowania, przenoszenia, usuwania, etc., etc. Źródłowy docelowy kontrolu. Źródłowy docelowy, czyli po prostu panele się synchronizują. Lewy i zawartość prawego staje się zawartością lewego. To jest wszystko. Polecenia sieć, hasło, pantes. Sieć, kolejne submenu. Podłącz dyski sieciowe. Podłącz dyski sieciowe, czyli znana z eksploratora opcja mapowania dysku sieciowego. Podłącz dyski sieciowe. Podłącz dyski sieciowe. Udostępnij aktualny katalog. Udostępnij aktualny katalog. No nie znam się na tym, wiem, że to jest w Windowsie i wiem, że ludzie z tego korzystali. Dla mnie to jest tak powolna opcja, że w życiu nie korzystałem z udostępniania folderów w Windowsie, więc może Michał się wypowie, jak to działa. To znaczy, ja też już dawno korzystałem z udostępniania folderów w Windowsie. Wiem też, że to działa, ale to się z systemu na system trochę gdzieś tam zmieniało. Później były te kwestie z tym użytkownikiem i hasłem, więc no, ja też raczej, jak mam sobie coś udostępnić, to raczej wybierałem inne opcje do udostępniania. Także też za wiele nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć. Już dawno z tego nie korzystałem. No właśnie, także ja też wiem, że to działa w Total Commanderze i wiem, że ludzie korzystają z tej opcji, bo to jest po prostu nakładka na systemowy kreator udostępniania, tylko wiadomo, no jak to w Total Commanderze bywa, znowu z paroma jakimiś opcjami. Zakończ udostępnianie. Zakończ udostępnianie, no to samo. Pokaż udziały administracyjne. Pokaż udziały administracyjne. Zgaduję, że chodzi o to, żeby pokazało, kto jest administratorem aktualnego katalogu i w sumie może to zadziała u mnie. Pokaż udziały administracyjne. Obrazek, docisk, zwykły dokument. Nie, to nie zadziała, bo... Obraz, zwykły dokument tekstowy do fake set map. Dik, nazwole się, podłogu, dosna, pokaż udziały admin, FTP połączenia, kontrole FTP. FTP połączenia, tu możemy zarządzać naszymi połączeniami do różnorakich serwisów FTP. FTP nowe połączenie, kontrole N. FTP nowe połączenie, to powinno być szybkie połączenie, bo możemy po prostu jednorazowo się na jakiś serwer podłączyć. FTP rozłącz, kontrol, shift, F, umaj, AB. FTP rozłącz, po prostu rozłączamy się z aktualnym serwerem, jeżeli jesteśmy do niego połączeni. FTP pokaż ukryte pliki. O. FTP pokaż ukryte pliki. Pokazuje, powoduje ta opcja, że jeżeli pliki mają atrybut ukryte, to i tak są pokazywane, ale to działa tylko w serwerach FTP. Nie rozumiem dlaczego, ale do normalnego użytkowania zmieniamy to gdzie indziej. FTP ściągnij według listy. L. FTP ściągnij według listy. To się przydawało do tych starych serwerów FTP, gdzie ważne było w jakiej kolejności co się pobiera. I tu możemy taką listę zaimportować. Port podłącz do drugiego PC. Port podłącz do drugiego PC. Podłącz, port, podłącz. To chodzi o połączenie szeregowe do drugiego połączenie komputera. Równoległe. Równoległe. Ja jeszcze nawet gdzieś w szufladzie powinienem mieć taki kabel, za pomocą którego coś takiego można było robić. I raz w życiu z tego korzystałem. Łączyłem dwa komputery za pomocą połączenia właśnie równoległego, bo nie było tam w tej lokalizacji żadnej szansy na podłączenie po sieci, bo to jeszcze nie były te czasy, że sieci były tak powszechnie dostępne. No i można było sobie właśnie połączyć takie dwa komputery za pomocą portu równoległego. Obydwa wyłączyć, podłączyć kabel. Tak, dokładnie. To nie USB. Tu można było sobie narobić szkody, kiedy byśmy nie wyłączyli komputera przy łączeniu właśnie, przy podpinaniu tych kabli. I trzeba była zawrotna prędkość tam ile? 120 kilobitów na sekundę? No coś koło tego. Ja już nawet nie pamiętam, jak duża to była prędkość, ale była strasznie wolna. Bardzo wolno to wszystko działało. Jeszcze Windows kiedyś miał taki program, to chyba zniknęło w Windowsie XP, na pewno w Windowsie 98 to było. Program się nazywał Bezpośrednie Połączenie Kablowe. I tam można było jeszcze coś takiego robić. Łączyć właśnie za pomocą kabla równoległego przede wszystkim. Chyba szeregowo też się dało, ale większe prędkości można, minimalnie większe prędkości tak, można było uzyskać na porcie równoległym. Kilku kilobitów, ale jednak tak by było. No ja tego nie mogę pamiętać.
ale wiem, czytałem dużo o tym i w sumie ciekawy jestem, jak to działało. Podłącz dyski sieciowe. I to jest tyle, jeżeli chodzi o menu sieć. Sieć, widok, hasło, pupalto. Widok. Krótki, kontrol F1. Krótki. Tu mamy kilka predefiniowanych widoków. Tym się nie sugerujcie, bo można ich mieć ile się chce. Krótki, czyli pokazuje nam tylko nazwę pliku i tyle. Pełny, kontrol F2. Pełny, czyli korzysta, pokazuje wszystkie takie podstawowe kolumny. Komentarze, kontrol shift F2. Komentarze, czyli widok komentarzy. Tryb własnych kolumn Shift F1 hasło pop. Tryb własnych kolumn. Tryb własnych kolumn Shift F1 menu pop separator navigable. Konfiguruj własne kolumny. I tu możemy tworzyć własne kolumny. O tym oczywiście opowiem, bo to też jest ważna opcja. I też pan Gisler się postarał, żebyśmy my jako osoby niewidome mogli korzystać z tej opcji. Tryb własnych widoków hasło pop default. Konfiguruj default. Tryb własnych widoków. To możemy sobie tworzyć widoki własne. Te widoki mogą się zmieniać w zależności od folderu, w którym przebywamy i od jeszcze kilku innych czynników. Drzewo, kontrol F8B. Drzewo, czyli pokazuje nam aktualny panel w formie drzewa. Osobne drzewo, kontrol Shift F8, hasło. Osobne drzewo, czyli pokazuje nam normalnie panel plus panel jako drzewo i możemy jeszcze ustawić, żeby się nam pokazywały dwa drzewa, dla jednego i dla drugiego panelu. Widok miniatur, kontrol Shift F1. Widok miniatur, czyli pokazuje nam miniatury, jeżeli przeglądamy sobie obrazki. Szybki podgląd, kontrol Q. Szybki podgląd, to jest genialna opcja. Jeżeli naciśniemy kontrol Q, to wówczas jak będziemy chodzili strzałkami, to będzie się nam pokazywał aktualny plik, czy to jest plik TXT, czy to jest plik audio, będziemy sobie mogli go odsłuchać. Zaraz tą opcję zresztą pokażę. Pionowe ułożenie. Pionowe ułożenie. To możemy sobie panele zrobić tak, żeby były ustawione do siebie w taki sposób, że... Bo teraz jest tak, że jest lewy panel i prawy panel, a tak to byłby górny panel i dolny panel, w tę stronę. Nowa zakładka folderu, kontrol T. Nowa zakładka folderu. To jak w przeglądarce, nawet skrót jest podobny. Wszystkie pliki kontrol F10. Ja chciałem powiedzieć tylko, że to jest bardzo wygodna sprawa, bo dzięki temu też spotykałem się z takimi opiniami, że ten Total Commander no to jest w sumie fajny, ale ja to się przyzwyczaiłem, że ja mam otwartych ileś tych folderów naraz i co ja mogę zrobić, żeby mieć tak samo? No to właśnie dzięki temu można, bo można w jednym panelu mieć ileś zakładek i przełączać się między nimi za pomocą Ctrl Tab. Tak, to jest genialna opcja. Mi jednej rzeczy brakuje, ale pan Gisler mi obiecał, że on to zrobi. Chodzi mianowicie o to, żeby otworzyć listę otwartych zakładek. Bo to by się mogło przydać. No nie, jak masz na przykład ileś... Oczywiście. I to fajnie by było. I tak jak teraz na przykład jest w Chromie, że możesz sobie przeszukiwać te zakładki, które masz otwarte nawet. Ja mu to mówiłem i on mówił, że to w sumie nie jest ciężkie do zrobienia, tylko coś tam. I że to on mówił, że być może zrobi. Także czekamy. Programy Ctrl F11. Wszystkie pliki Ctrl F10. Wszystkie pliki, czyli pokazuje nam wszystkie pliki. Podłącz dyski sierówki, podciąg, nie pomielcza, skrośna, tylko naznaczone użytkowce, rąb, przy nowa zakład, wszystkie pliki, programy, kontrole F1. Programy, czyli tylko pliki wykonywalne. .txt, bo tak mi się chciało i tak sobie zrobiłem. Często potrzebuję wylistować tylko pliki txt. Użytkownika, kontrole F12. I użytkownika możemy sobie stworzyć własny filtr, według którego pliki mają być pokazywane. Tylko zaznaczone pliki. Tylko zaznaczone pliki, czyli pokazuje nam tylko zaznaczenie i nic więcej, żebyśmy przez przypadek nie zepsuli sobie całego katalogu. Nazwa kontrol F7. Tu już są opcje sortowania. Nazwa. Rozszerzenie kontrol F4. Czas kontrol F5. Wielkość kontrol F6L. Nieposortowane kontrol. Czas wielkość nieposortowane. Odwrotny porządek T. Odczytaj ponownie. Odwrotny porządek. Ta opcja nie ma sensu, bo na przykład jak mamy tryb sortowania po nazwie i naciśniemy znowu skrót do sortowania po nazwie, to sortowanie się odwróci. Samo. Także ta opcja jest, ale nie trzeba z niej korzystać. Ona chyba jest dla przejrzystości. Odwrotny porządek T. Odczytaj ponownie źródłowy kontrol F. Odczytaj ponownie źródłowy, no po prostu odśwież. Krótki kontrol F. I to jest na tyle. Widok konfiguracja, hasło pupalte. Konfiguracja, czyli serce wszelkiego rodzaju ustawień programu. Ustawienia. Ustawienia.
Edytuj pasek przycisków S. Edytuj pasek przycisków. Tu możemy sobie dodawać nowe elementy do paska przycisków tak zwanego. No niestety z paska przycisków jeszcze nie skorzystamy. To jest rzecz, która nigdy w TC nie była dostępna dla osób niewidomych. I teraz trwają prace nad tym, żeby jednak była dostępna. Edytuj pasek przycisków 2 pionowy. Edytuj drugi pasek przycisków. Edytuj bezpośrednie pliki konfiguracyjne. To dla ludzi, którzy lubią sobie w INI zmieniać ustawienia i niektóre ustawienia są dostępne tylko i wyłącznie z poziomu plików INI, pliku INI. Na przykład moje ulubione Minimize and Close, o którym za chwilkę opowiem. Ciemny normalny. Ciemny normalny, to możemy sobie zmienić motyw. Zapisz pozycję okna. Zapisz pozycję okna, no to nam się raczej nie przyda. Zapisz ustawienia P. Zapisz ustawienia, czyli program wymusza zapisanie ustawień na dysku. Ustawienia U. I to jest na tyle. Start haspop alt P. Start. Programy haspop P. Pry haspop. Edytuj niniejsze menu start S. Edytuj menu główne programu P. I to jest coś takiego, że programy haspop. Możemy sobie tworzyć własne menu, tak jak pokazywałem taki program kiedyś Quick Access Pop-up. I to na podobnej zasadzie działa, tylko tutaj to jest bardziej rozbudowane w TC, ale przez to, że jest bardziej rozbudowane, wymaga korzystania z edytora tekstowego. Ta składnia nie jest trudna, to nie jest programowanie, ale to jest jednak jakiegoś rodzaju pisanie. Menu start, czyli to jedno menu, możemy sobie edytować bez żadnego skryptowania z poziomu okienka, po prostu pokażę to. Ale jeżeli chcemy sobie tworzyć na przykład własne menu główne, tak jak jest na przykład Extended Menus for TC, to jest tylko do angielskiej wersji, ale to są takie bardzo rozbudowane menu TC, w ogóle przebudowane od zera. I w tym menu jest dużo ciekawych opcji. Tylko jeden jego minus, to od razu warto powiedzieć, gdyby ktoś miał ochotę sobie skorzystać. Jeżeli sobie to menu zainstalujemy, to musimy korzystać z angielskiej wersji Total Commander. Total Commander. No tak. Powiedziałem właśnie, że tak, ona tak, jest tak. Tylko w wersji angielskiej. Tak, tak, ale nawet jeżeli mamy polską lokalizację, to po prostu wtedy po instalacji tego menu zostajemy no po prostu jakby zmuszeni do przełączenia się na wersję angielską. Więc to by się dało obejść, jakby wybrać plik LNG nasz i plik MNU tamten, tylko że to byłoby bez sensu. No tak, bo i tak te menu byłyby po angielsku. Ale to jest akurat fajne, ja sam z tego korzystam, jeżeli ktoś się nie boi, jeżeli dla kogoś język angielski nie jest problematyczny, to ja polecam, bo tam jest naprawdę sporo fajnych opcji jeszcze dodatkowo. No tak. Ja tu mam menu start. Razy party kontrol alt F4, zajmę z kimę kontrol alt F5, razy party pry haspop, programy haspop P. Jak widzicie, mam nawet skróty do tych niektórych tam. Team tag kontrol alt FDSR, kontrol alt F2, tu kontrol alt F3, tu FDSR, team tag, tu kontrol, programy haspop P. Mamy sobie takie menu utworzone z programami. Prych, edytuj niniejsze menu start S. Edytuj menu główne programu P, programy haspop P. No i to jest na tyle. Start pomoc haspop alt C. No i już ostatnie pod menu, pomoc. Indeks F1. Indeks, czyli po prostu ekran pomocy. Króty klawiatur OBS. Wykaz skrótów klawiszowych. Rejestracja programu. Rejestracja programu, czyli informacje o rejestracji. Odmieć stronę Total Commander O. Sprawdź aktualizacja. O Total Commander T. Indeks F1. Tu nie ma co wyjaśnić. W sumie ciekawi mnie jedna rzecz. Oto trwa odmieć stronę Total Commander O. Odmieć SS tytułu do obsu Total Commander Home Document HTTPS. A myślałem, że się otworzy nasze rodzime totalcm.pl. Warto wspomnieć też o tym, tak a propos, że istnieją różnego rodzaju mody do Total Commandera, czyli na przykład TC Ultima Prime to się nazywa i to jest program, to jest taki zestaw, który zawiera w sobie Total Commandera, miliony wtyczek i jakieś inne programy. Nie wiem, co o takich zestawach sądzić, no są. Nie wiem, czy Michale się bawiłeś Ultimą, czy... Nie bawiłem się tym, ale też widziałem różnego rodzaju tego typu zestawy i muszę powiedzieć tak, ja nawet kiedyś chyba sobie jakiś odpaliłem ten zestaw, ale problem jest taki, że one nie są dość mocno testowane. To znaczy ktoś skonfigurował sobie jakiś tam zestaw, u niego działa i często jest tak, że on to po prostu gdzieś wystawia do sieci jako taką paczkę. Na zasadzie, no macie to, używajcie sobie
może być fajnie albo nie fajnie. Natomiast problem zaczyna się tak, zaczyna się w sytuacji, kiedy na przykład to robią jacyś nasi wschodni sąsiedzi, taki zestaw, i w pewnym momencie korzystamy z polskiej wersji systemu operacyjnego. I ja na przykład kilkukrotnie się natknąłem na jakieś nieprawidłowe działanie tego, wyskakiwały błędy, często też błędy pisane cyrylicą, bo tam chyba jeszcze jakieś skrypty do tego dochodziły, tak, zlokalizowane. Rosjanie uwielbiają w AutoHotKey robić różne rzeczy do Total Commandera i tam takie rzeczy są cyrylicą pisane. I to jest wszystko fajne, tylko po prostu, no niestety, to już jest... To bardziej dla zaawansowanych użytkowników. To jest dla zaawansowanych. Jeżeli pierwszy raz korzystacie z Total Commandera, to nigdy nie korzystajcie z jakichś Ultim Prime. Jest taki zestaw, nie wiem jak on się nazywa, który został stworzony przez pana Pawła Porwiszcza. On parę rzeczy przetłumaczył, chociażby dzięki niemu mamy instalator ten NSIS w języku polskim. Ten instalator, z którego korzysta chociażby NVDA chyba. To dzięki właśnie temu panu mamy po polsku. I on stworzył taką paczkę, ale mimo wszystko ja tych pakietów użytkownikom, którzy zaczynają, nie polecam. No to taka dygresja. Więc teraz przejdźmy sobie do dalszej prezentacji TC. Zwykły dokument tekstowy do tej. Zacznę od zmiany atrybutów. Z opcji raczej nie będziemy korzystali zbyt często, ale jednak możemy. Więc pokażę wam, jak ono działa. Zmieni atrybuty spod katalogami textbook to bunteckie talzy. Spod katalogami, czyli czy... No ja akurat zaznaczyłem plik, więc nie wiem, to co się pokazuje i tak. Ale chodzi o to, czy rekursywnie mamy zmieniać, czyli aktualnego katalogu i wszystkiego pod nim atrybuty. Archiwizowany textbook to bunteckie talzy. A, czyli że plik jest tylko do odczytu. Zaznaczymy sobie, żebym wam pokazał, jak to się będzie zachowywało. Możemy ukryć plik. Systemowy textbook to bunteckie. Możemy oznaczyć plik jako systemowy. Zmień datę czas. Textbook to bunteckie. Możemy zmienić sobie datę modyfikacji pliku. Co robię tak dla śmiechu? Data. Czas ten data text 0401-2021-1492. Zobaczymy, czy puści. 0401-1490-maselet. Czas ten 12-54-30. Bukton. Zmienia atrybuty wtyczek. Textbook to bunteckie. Mamy taki przycisk. Reater ten zin, zmień datę czas, proplist 1-1-1601. Czyli mamy kalendarz? O, pierwszy rok to jest 1600 i ano pewnie. Proplist 1-0-0-0-0-0. No zobaczymy, co się stanie. Czas ten 12-54-30. Możemy sobie zmienić właśnie czas. Zmienia atrybuty wtyczek. Zmienia atrybuty wtyczek, czyli jeżeli mamy zainstalowaną jakąś wtyczkę, która pozwala na dostosowanie dodatkowych atrybutów, to możemy sobie je zmienić. Ja mam taką wtyczkę i to pokażę, ale na przykładzie innego pliku. Więcej atrybutów. Zmienia atrybuty wtyczek. Combo box ma ładu napisz ustawienia. Z aktywnego panelu źródłowego 1.1.1. Okay, możemy pobrać atrybuty pliku z przeciwnego panelu. Zmienia atrybuty. A tymczasem, to zanim przejdziemy dalej, to tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy go może. Kto jest z nami? Halo? Dobry wieczór. Kogo witamy? Marcel z tej strony. Cześć Marcel, słuchamy. Ja dzwonię w zasadzie z wam pytaniami. Nie słuchałem od początku niestety, bo że tak powiem sen mnie zmorzył gdzieś tam wcześniej. Ale się przebudziłem na szczęście w miarę na czas. No to też może już o tym było. Zastanawia mnie jedna opcja, bo z tego co wiem, to w PC jest wyszukiwarka. Mm-hmm. I teraz pytanie takie jedno jest z mojej strony dotyczące tej wyszukiwarki. Otóż w Windowsie, nie wiem jak teraz, ale w starszych wersjach 7 to na pewno było, że gdy wpisywało się fragment pliku tekstowego, potrafił znaleźć go po zawartości. Tak, Total Commander to potrafi. Ja mówiłem, że on to potrafi, ale jeszcze tego nie pokazywałem, więc nic się nie ominęło. Mhm. A drugie pytanie dotyczy podglądu plików, bo też coś mi się obiło o uszy, że taka funkcja istnieje. I tak. Czy to działa, jak to działa i skąd to wziąć? Też to będę pokazywał. Ctrl Q sobie naciskasz i to jest jakby na zasadzie wciskanie, wciśnięcie, wyciśnięcie. Mhm.
No i tak to działa, też to będę pokazywał. Nie ominęło cię, przelecieliśmy się tylko po menu, więc nic się nie ominęło. Teraz pokazuję zmianę atrybutów. Czyli żadne, o, moja ulubiona opcja, do której odpalam Total Commandera. Czyli jakby to powiedzieć, no, to wyświetla po prostu plik w jakiś konkretny sposób, czy to się otwiera gdzieś pod tabem? MP3 na przykład odtwarza. Pliki tekstowe możemy sobie podglądać, jak naciśniemy tab, to ci będzie czytało. Czyli wiele typów plików można podglądać i istnieją też wtyczki. Ja pokażę na przykładzie właśnie, jak te wtyczki działają, jak na przykład można pliki Excel podglądać. Mhm. I o tym ale też będzie mowa. Ale ogólnie to te XTeki na przykład nie wymagają wtyczek, jak rozumiem. Nie. Tam wszystkie te XT, MP3, OGG, WAV, M4A i tak dalej są jakby wbudowane. Wtyczki są do takich dziwnych formatów. Nie wiem, jest wtyczka na przykład Excellence do podglądu arkuszy excelowskich. Czy jest wtyczka XML że można podglądać sobie drzewa, jakby XML jako drzewo. No i jest mnóstwo takich pluginów. Jeszcze mi się w sumie jedno nasunęło. Czy da się bardziej zrobić eksploratora z TC, jakąś wtyczką, żeby miał to podobne skróty, podobnie wyglądało i tak jak po prostu ktoś jest przyzwyczajony do starego wyglądu, mógł więcej zrobić? O ile skróty zrobisz i ja będę pokazywał, jak zrobić skróty a la eksplorator. To z wyglądem może być problem. To znaczy, no też można się bawić, tylko jemu chyba chodzi o to, że na przykład pod strzałkami masz kolumny, no nie? A, w ten sposób. I no tego, no ciężko by to było zrobić, bo nie wiem, nie mam w tym momencie pomysłu, jakby to można było zrobić. Może się jakoś da. No to byłyby wszystkie moje pytania. Jak będę jeszcze chciał się o coś dopytać, to oczywiście przedzwonię. Tak więc dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dzięki Marcelu, do usłyszenia. Wy też możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Jesteśmy na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom, no i na kontakt.tyflopodcast.net oraz na Facebooku. Tam też możecie do nas się odzywać. Zapraszamy serdecznie. No to wracamy do prezentacji. No więc ja sobie otworzyłem te więcej atrybutów. Mamy takie bardzo oldschoolowe okienko, gdzie z listy rozwijanej wybieramy sobie, co chcemy edytować. Komentarz. Data utworzenia. Czas utworzenia. Data napisania. Czas napisania. Data dostępu. Czas dostępu. Skompresowany. Zaszyfrowany. Jadki twarze. I możemy sobie ręcznie uzupełniać wartości tych atrybutów NTFS. No, możemy, jak ktoś chce. Komobox, tak. Więcej atrybutów button alt. Nie zmieni atrybuty wtyczek. Komobox, dwa ładu napisu samien. Aktywnego panelu grub, okej, button, uchomoc, spotka, archiwizowa, spot, pomoda, grub, okej. Ja sobie chciałem, że zmienimy sobie datę modyfikacji na kwiecień 1492, no i próbujemy to zrobić. Total Commander X obraz zwykły dokument tekstowy .txt2.3302.4.01.2021. Jak widać, data się nam nie zmieniła, ale zobaczymy, czy plik jest tylko do odczytu. Zwykły message od Lina NMM. A message. Napisz kąt napisywania jako nazwa pliku. Combobox text, zwykły dokument. Jak widać, plik jest tylko do odczytu. Potwierdzanie napisywania jako nie button, add button, napisywania jako ok button, zwykły dokument tekstowy .txt, plik jest ustawiony tylko do odczytu. Próbuj ponownie przy użyciu innej nazwy pliku. Ktoś się nie postarał nawet w samym Windowsie przy tłumaczeniu tego. Ludzie rzadko chyba tak oznaczają pliki. Czy ja napisy jestem? Bo tak, jesteś. Chyba się wystraszyłem. Także w taki sposób to działa. Plik jest faktycznie tylko do odczytu. A mesa. Forno. Notatnia napisu. Czyli działa, no zmiana daty nam nie zadziałała, bo nie można ustawić takiej daty. Ja bym na przykład ustawił. Spróbujemy, żeby wam na pewno pokazać, że to działa. Na jakąś normalną datę. Aktualny bóg zmieni datę czas. Ten zbóg to bóg teczkę. Ta data czas. Ten 12.5. Data ten 04.01.2021.2019. Czas button. Zmienia wtycz błażą, bo nie zmienia. OK, panul, OK, to obraz zwykły dokument tekstowy do tekst 2.3302.4.01.2019. Tak, data już przyjął. Możemy sobie zmieniać właśnie atrybuty. Ja tymczasem zaglądam do naszych komentarzy i kolejny pozytywny komentarz, jeżeli chodzi o Total Commandera. Rafał do nas napisał. Ja tam się cieszę z Total Commandera.
gdyż mój eksplorator plików w wersji Windows 10909 zawiesza się totalnie. No cóż, no to dobrze, że jest total. Dobrze, że jest total, już się totalnie nie zawiesza. No, Microsoft przesadził z pewnymi rzeczami i tyle w eksploratorze, bo tam tyle tych zdarzeń u IA się generuje, to głowa mała, trochę nie tędy droga. No ale co, ja będę państwa z Microsoftu pouczał? Pliki z mapu, Alt+F5, pliki z wypobrane, kropu, folder, pliki multimedialne, VR0. Pakowanie plików. Archiwum do pliki multimedialne, VR0. Folder, pliki multimedialne. I ten folder powiedzmy, że chcę spakować, więc naciskam sobie F5. Nie F5, tylko Alt+F5. Spakuj pliki, spakuj wybrane, jeden plik i potem zip. C, program, files, total, cm, pliki multimedialne, do zip. I teraz mamy w polu edycji taką dziwną rzecz wpisaną, mamy zip, dwukropek, i w cudzysłowach ścieżkę. To jest ścieżka drugiego panelu. Jeżeli w Total Commanderze wykonujemy jakieś operacje, to przez to, że to jest OFM, no to te pliki, te operacje wykonujemy w taki sposób, że jeden panel jest źródłem, a drugi panel jest celem. I tak samo jest tutaj. Czyli jeżeli ja w drugim panelu mam otwarty ten katalog C, program files, total CMD, total CMD64, no to do tego katalogu będzie próba utworzenia archiwum, która oczywiście się nie powiedzie. Spakuj także ścieżki dostępu tylko dla podkatalogów. Spakuj także ścieżki dostępu, czyli po prostu preserve directory structure. Zachowaj strukturę katalogów, po prostu program postara się, zachowa strukturę katalogów tego naszego folderu. Spakuj zagnieżdżone podkatalogi, podkatalogi, czyli rekursywnie będzie pakował. Archiwum wielokrzęściowe, wielokrzęściowe, czyli możemy na te potocznie zwane party podzielić archiwum. Przenieść do archiwum, czyli pliki źródłowe zostaną usunięte. Utwórz samorozpakowujące się archiwum, no to możemy sobie stworzyć plik exe. Utwórz oddzielne archiwa po jednym dla każdego zaznaczonego pliku katalogu. Przydatna opcja, jeżeli mamy zaznaczenie, to dla każdego elementu zaznaczenia tworzy się oddzielne archiwum. Możemy skorzystać z hasła. I tu jeszcze za już wszystkim mamy taką grupę przycisków radiowych, gdzie możemy wybrać sobie format. Tu możemy konfigurować packer, o czym za chwilę. Czyli jak opanujemy na przykład to, że możemy sobie wpisać zip dwukropek, 7z dwukropek, ARJ dwukropek i ścieżkę, to wówczas naprawdę możemy bardzo szybko pakować katalogi. Przy rozpakowywaniu to działa. Nie wiem, czy działa to przy pakowaniu, więc w sumie sprawdzimy. 55 rar.dwukropek, cudzysłów, kropka, cudzysłów. Czyli spakuj do pliku rar do aktualnego katalogu. Nie wiem, czy to działa. Nie gwarantuję wam, że to zadziała. Sam sprawdzam. Próbujemy pakować. Total Commander OK button, ale to nie mogę znaleźć zewnętrznego programu pakującego. Musisz zainstalować i skonfigurować zewnętrzny paker, by móc obsługiwać ten typ archiwum. No tak, bo ja nie mam winrala. Ustaw pokaż aset klient. Total Com list pliki no multimedia. Spakuj pliki z R, A, R, Solo, Blank, Potat, Solo, A, R. Zip. Solo, Blank. Total Commander zachowaj te nazwy jako UTF-8 unicowe button, ale ostrzeżenie. Próbujesz pakować jeden lub więcej plików z nazwami unicowe należącymi do innej strony kodowej. Większość pakerów ZIP, jak na przykład Explorator, nie rozpakuje plików o takich nazwach. Zachowaj te nazwy jako UTF-8 unicowe, zachowaj wszystkie nazwy jako UTF-8 unicowe, zachowaj nazwy unicowe w dodatkowym polu, zachowaj nazwy na zachowaj wszystkie nazwy jako UTF-8 unicowe button, ale zachowaj nazwy unicowe w dodatkowym polu button, ale. I nie przez przypadek pozwoliłem programowi wygenerować ten błąd. W środku są pliki o chińskich nazwach. Bo taki, na taki problem możemy się natknąć, ale to nie jest żaden problem. Zachowaj nazwy, akcent, zachowaj znaki, nianki, jako znaki zapytania, button, alt, enter, serwis, pakowania, zachowaj wszystkie, zachowaj te nazwy jako UTF-8, zachowaj wszystkie nazwy jako UTF-8, Unicode i tyle. A jeżeli kogoś interesuje, o co w ogóle z tym chodzi, to polecam sobie poczytać o stronach kodowych i o tym, jak to kiedyś było. Ja to pokrótce wyjaśnię, po prostu
Kiedyś nie było czegoś takiego jak Unicode. Każdy język miał swój sposób zakodowywania swoich znaków narodowych. A Chińczycy każdy mają język i to miał kilka tych sposobów. Polskich stron kodowych to było Windows, Isolatin i jakaś jeszcze Mazowia gdzieś tam. Ale to Mazowia z ADOS-a jeszcze było. SCR tak jest. Działał pod Mazowią, on miał inny. Ale to tak, wiesz, dla uproszczenia. A na przykład, no jakby to powiedzieć, Chińczycy mają tak troszkę dużo tych znaków. I z tego powodu powstał sobie standard GB2314. No, tak jak my mieliśmy Windows 1252, tak oni mieli GB2314. No i przez ten rozbieżności w nazwach, nie w nazwach, tylko w stronach kodowych, te problemy wynikały. Teraz to już nie ma znaczenia, ale jak mówiłem, pan Gisler lubi chyba Windowsa 95 i tego typu wynalazki. W sumie szanuję to, bo no warto, żeby kwestia tej kompatybilności wstecznej, Arku, bo to nigdy nie wiadomo, na co się trafi i z czym będziemy mieli do czynienia, może być naprawdę czasem różnie. A tymczasem mamy telefon kolejny. Kogo witamy? Po raz drugi ja. Słuchamy, Marcel. Tak powiem, bo mi się nasunęło kolejne pytanie, tak jak mówiłem, jak będzie mnie coś interesowało, ciekawiło, to się będę odzywał. Bardzo dobrze. Kwestia dotyczy właśnie tego pakowania. Powiedziałeś wcześniej, że nie masz zainstalowanego WinRara, żeby spakować do RAR. To jakby on do każdego typu pliku musi mieć osobnego packera, czy jak nie, to nie, on ma domyślnie wbudowanego packera do ZIPa i 7-ZIPa, a jako że RAR jest formatem zamkniętym, no to pan Gisler nie mógł sobie tak po prostu dodać obsługi RARa do swojego programu. I dlatego on niby się pluje o ten packer, ale wystarczy, w internecie można znaleźć bibliotekę unrar64.dll i jak taką bibliotekę wrzucimy do folderu z Total Commanderem, to wtedy już on nie będzie się o to pluł i w sumie ta biblioteka jest legalnie dostępna z internetu, możemy ją pobrać, nie musimy mieć całego winrara. Okej, a teraz jeszcze pytanie dotyczące bardzo fajnej opcji, której często używam w winrarze właśnie. Utworzenie archiwum SFX. Czy będziesz pokazywał, na jakiej zasadzie to tutaj działa i w ogóle co on wykorzystuje, w sensie Total Commander, do robienia tych archiwów? On ma swój, to jest prościutkie tworzenie. To jest SFX-ów. Tak naprawdę kwestia zahaczenia jednego pola. Tak, tam nie ma, bo ja wiem, tobie chodzi o te różne możliwości używania VBS-u i tak dalej. No tego jest wtyczka, która się chyba nazywa po prostu RAR i to jest wtyczka, która w pełni się interfejsuje z WinRarem i wspiera wszelkie jego opcje. Jest na totalcmd.net w kategorii z packerami, możesz sobie ją pobrać, zainstalować i się pobawić. No niemniej jednak jakby domyślnie te archiwa SFX są bardzo proste. Rozumiem, to ja będę tam sobie sprawdzał, w ogóle muszę sobie sprawdzić, jakie tam ogólnie wtyczki są, a tego pewnie są tysiące. Tak, tam dużo jest tych wtyczek. I wiele. Akurat jeżeli chodzi o Total Commandera, to Polacy mogą być dumni, bo nasze wtyczki są jednymi z najpopularniejszych, nasze i rosyjskie. I niemieckie. To są trzy kraje, które... Tak powiem, Słowianie trzymają się razem. Tak. A Niemcy pomagają jeszcze tego. A Niemcy pomagają. No tak. No tak w sumie jest. Total Commander, jak wyszedł pierwszy raz w październiku... A to może nawet sąsiedzi. W 1993 roku to Total Commander na początku był tylko i wyłącznie po niemiecku, bo pan Gisler jest Szwajcarem. I dlatego Total Commander w wersji angielskiej dorobił się dopiero w sierpniu 1994 roku, czyli 10 miesięcy po wydaniu oficjalnym. Tak. 94, tak. A teraz to się robi odwrotnie, że teraz to się najpierw robi angielskie, później się robi krajowe. No tak. Dobrze, Marcelo, to dziękujemy bardzo za telefon. W takim razie, jak coś jeszcze będziesz miał jakieś pytania, dzwoń śmiało. Okej. Okay. Do usłyszenia. Hej. No więc zaujemy do nazwy jako Unicode. Błąd tworzenia NetIP. OK, błąd to NATO, błąd zapisu nowego pliku NetIP. Dysk może być pełny. No tak, dysk może być pełny. W sumie bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Total Commander X.
Ale to chyba wynika z tego, że ta kropka po prostu nie działa. Jeszcze raz spróbuję. Kropka backslash test kropka zip. Jak widać jest, czyli działa trik z kropką. Jeżeli wpiszemy sobie w cudzysłowiach tam kropka backslash coś tam, to nie musimy w drugim panelu przechodzić do jakby tego miejsca, gdzie chcemy, żeby plik się spakował. Wiem, że wiele osób dalej będzie robić kontekstowy i wypakuj, ale ja polubiłem to. Ja po prostu lubię mieć wszystko w jednym. I dlatego ta opcja się mi przydaje. Skoro mamy już takie archiwum, to pokażę jeden taki drobny plik. Oj, coś zepsułem. Zobaczcie. Pokażę taki jeden drobny trik. Przyjmijmy, że mamy plik zip i nagle stwierdzimy, a fajnie byłoby, gdyby ten plik zip magicznie stał się samorozpakowującym się archiwum. Więc naciskamy sobie Shift F6. To jest zmiana nazwy w totalu. I zamiast zamieniamy rozszerzenie na .exe. I on sam ogarnął, że my manipulujemy rozszerzeniem i zaproponował nam utworzenie archiwum samorozpakowującego się. I jak widać, program utworzył to archiwum. To jest oczywiście, jakby to powiedzieć, no raczej mało kto będzie się tak bawił w zmianę rozszerzenia zipów, ale nawet to zostało przewidziane. I teraz uruchomimy sobie taki plik. To jest taki prościutki po prostu packer zaszyty w exeku. Ja zmienię z powrotem. Nie wiem teraz, czy on mi pozwoli. Zmieniłem z powrotem na zip i pokażę, jak działa testowanie archiwów. No, testowanie archiwów działa właśnie tak, czyli pasek sobie przelatuje, jeżeli program wywala nas do okna głównego, to znaczy, że z archiwum jest wszystko w porządku. Że nie wykrył błędów. Nie mam teraz pomysłu, jakbym mógł uszkodzić archiwum, żeby pokazać, co się dzieje, więc tego nie pokażę. Chociaż w sumie może. Nacisnąłem F4, żeby edytować sobie takie archiwum w notatniku i skasujemy sobie jakiś razowy znak i zapiszemy. O, od razu. I już się popsuło. I udało mi się, zepsułem archiwum. Także jak na przykład chcemy komuś coś przesłać i na pewno chcemy sprawdzić, czy na 100% ten plik jest integralny, no to właśnie tą opcją sprawdzimy. Ja teraz to archiwum zepsute już jak widać Total bardzo szybko usuwa. Nacisnąłem Shift F8 spację i już po krzyku było. Eksplorator lubi... On... Okej, Eksplorator usuwa szybko, ale on ma taki problem, że on bardzo długo zaczyna usuwać. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale czy ty też się spotkałeś z takim problemem swoją drogą, bo... W ogóle operacje eksploratora na plikach są takie, czy jakieś kopiowanie, czy tego typu, mam wrażenie, że one są takie nierównomierne. Akurat usuwania to nie zauważyłem, ale bardzo często jest tak, że sporo czasu jest 0%, a potem nagle wszystko idzie dość żwawo. Także rzeczywiście coś w tym jest. I to jest w sumie ciekawe, no bo kopiowanie, czyli operacja w sumie niskopoziomowa, to powinna być najlepiej rozwiązywana przez twórców systemu operacyjnego, a nie przez programy firm trzecich. No ale jak widać, to nie zawsze teoria idzie w parze z praktyką. Teraz kolejną rzeczą, którą pokażę, nie będę pokazywał porównania według zawartości, bo to po prostu jest kwestia listy i różnic, ale pokażę
Skojarzy, czyli tworzenie systemowych skojarzeń plików. Skojarz wszystkie pliki z rozszerzeniem zakończone na combobox tekst mp3. Czyli skojarz wszystkie mp3. Skojarz combobox tekst mp3 c program VSX86 fobar 2000 fobar 2000 do tekst procent 1. Niestety kiedyś lata temu znałem sposób na to, że bo niestety Total Commander ma jeden problem, jeżeli używamy fubara i to jest tylko problem z fubarem, ale on tego fubara uruchamia na okrętkę i przez to fubar bardzo powoli się uruchamia. I to właśnie ma związek z tym, co tutaj jest. MP3C, program VSX86, fobar 2000, fobar 2000, dotek procent 1. Bo on normalnie uruchamia, a fubara jakoś inaczej trzeba uruchomić, żeby on szybko działał, tylko ja nie doszedłem do tego, co to jest. I tutaj możemy sobie wybrać ten typ, jakby jakim jest plikiem ta nasza MP3. Nowy typ, nowy typ, możemy utworzyć sobie nowy typ pliku. Edytuj typ, button edytuj typ możemy edytować aktualny. OK, button, anuluj pomoc wszystkie pliki tyle. Pamiętajmy jednak o tym, że tutaj to nie jest opcja, która służy do zabawy, dlatego że możemy na przykład sobie skojarzyć z czymś pliki exe i będzie, jakby to powiedzieć, niewesoło troszkę. Dlatego jak się chcemy tym bawić, to lepiej, żebyśmy wiedzieli, co robimy, bo może się różnie stać. Ale nieważne, ja postaram się nie zepsuć sobie komputera i wejdziemy sobie okay, w edycję typu. Edytuj typ pliku, opis typu, tekst mp3. Opis typu, czyli po prostu no opis typu, który się nam pojawia. Otwórz tekst C, program VSX86, fobar 2000, do tekst procent 1. Otwórz, czyli jaki program ma zostać wykonany i z jakimi parametrami. Procent 1 to jest po prostu zmienna odpowiadająca za za plik, jakby, który chcemy otworzyć. Button. Tu jest taki przycisk, którym przeglądaj. Przeglądaj nazwa pliku. Pliki typ anul górny pas adres. Górny pasek na anul wtedy tu otwórz tekst. Nic nadzwyczajnego. DD, czyli czy chcemy uruchomić tam w trybie DD program. To jest coś związanego chyba z sterownikami kart graficznych, jeżeli mnie pamięć nie myli, co jest z rozdzielczością, że w trybie jakiejś tam innej rozdzielczości, nie wiem, o co dokładnie chodzi. NBWNF, Plask, C, program VSX86, fobar 2000, do TXE, add procent 1, Plask. To jest chyba do kolejkowania. Tak, to jest jakby już typowo fubarowska. Nowa, button, alt, n, edytuj, nowa, n, NBWNF, hit, c, play info, hit, c, NBWNF, hit, c, play info, to się nazywa verbs po angielsku, czyli czasowniki. I niektóre programy wspierają właśnie takie czasowniki dla różnych typów plików. Nowa, edytuj, usuń, button, alt, edytuj, akcje, fobar 2000, do tempe, opis akcji, menu kontekstowe, tekst, NBWN, fobar 2000. I tu możemy nawet sobie tworzyć wpisy w menu kontekstowym, jakbyśmy chcieli. Polecenia, program, tekst, c, program, VSX, 80, button. Polecenie. Użyj DDFS, button, bunt, ok, button, anul, pomoc, nazw, opis akcji, menu, nazwa akcji, czasownik, tekst, reaton, NBWN. Opis akcji, menu kontekstowe, tekst, NBWN, fobar 2000. I to właśnie tak się spisuje. Polecenia, program, możemy sobie tworzyć takie czasowniki, kolejnie zaawansowana rzecz i w sumie mam pomysł, jak naprawić wolno działającego fubara. Tylko ostrzegam, że to w sumie jest pomysł i nie wiem, czy on zadziała i jeżeli się, Michale, zgodzisz, to spróbuję go wcielić w życie. Spróbujmy, natomiast ja jeszcze zanim zaczniesz próbować, to przeczytam pytanie od Rafała. Mam też takie pytanie, bo ty, Arku, mówiłeś, że Total Commander może dzielić pliki. Czy pliki audio też może dzielić, bo Goldwave i tak zwane Q-pointy to różnie z tym bywa? Może dzielić pliki audio, tylko nie wiem, czy wtedy da się je tak ładnie odtwarzać. Możemy, czy tam są nagłówki, bo to chyba on niekoniecznie dzieli z nagłówkami te pliki. To znaczy, on może to dzielić. Chyba pan Piotr Witek pokazywał to i w tym i on chyba dzielił MP3 z tego, co ja pamiętam, ten podcast. I chyba to się da zrobić, ale sprawdzimy to oczywiście. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie od słuchacza, to sprawdzimy. No ja teraz wytłumaczę, o co chodzi z tym moim pomysłem. Domyślnie program wykonuje tą akcję domyślną, czyli to procent 1 po prostu otwarcie pliku, a tutaj mamy na liście tych czasowników NBWNF, hit, play info, hit, c, program VSX86, fobar 2000, do tekst, play of procent 1, hit. O właśnie, mamy coś takiego.
I jak ja bym ustawił tę akcję jako domyślną, żeby on wykonywał ten czasownik dla MP3-ek na przykład, to ciekawe, co by się stało. Teraz to spróbujemy zrobić. Nowa edytuj, punkt komalter. Edytuj akcję, to polecenia, propis akcji, menu kontekst, to polecenia, pro, problem, notatio, ja sobie tutaj program, wszedłem, żeby sobie skopiować ten tekst. Button, użyj ten OK button, edytuj ty nowa, punkt, błędy, ten button, otwórz tekst, C, program, file, problem, C, 50. I edytujemy. Problem, file, problem, 1, X, lub spadwy, opisy, nazwa, zmienię, pomoc, anul, OK. 3, 2, 1, OK. Skojarz, edytuj ty, OK, anul, OK, button, total, komma, tu, MP3, dotem. I szybko uruchomimy plik. Format 2000, MP3. I działa. I działa nawet bardzo szybko. Dokument. Otwiera się w takim tempie, czyli naprawiłem wolno działającego fubara w Total Commanderze. Czyli powiedzmy jeszcze raz, co tam trzeba zrobić? Jeżeli jest, jak jesteśmy na ekranie edycji tych czasowników, nie czasowników, tylko skojarzeń, to idąc sobie tabem mamy listę właśnie tych czasowników, czy tych akcji. Bierzemy sobie wtedy, mamy taką akcję w przypadku fubara Play Now, Play in fubar 2000. I tam ta akcja wygląda tak, że jest C dwukropek backslash program file x86 backslash fubar 2000 backslash fubar 2000.exe spacja slash play now spacja procent 1. I my ten tekst kopiujemy i wklejamy go jakby w domyślne pole służące do otwierania plików. Jakby w domyślną akcję, która dzieje się po enterze, czyli w pierwsze pole, na którym lądujemy, otwierając ekran kojarzenia plików. I to naprawia problem, który wielu użytkowników miało. No nie myślałem, że taki piękny pomysł mi przyjdzie podczas audycji na żywo. Dokumenty. Także mamy ogarnięte skojarzenia? Nie do końca. Wewnętrzne skojarzenia Total Commander. I jeszcze tak a propos, bo tu mamy jeszcze wypowiedź od Kota. Zapewne do dzielenia MP3 jest jakaś wtyczka poprzednikowi, natomiast chodziło o dzielenie plików przy pomocy pliku Q. To znaczy tu wyżej jest jeszcze informacja od Rafała, że on ma po prostu taki duży plik i chciałby podzielić. Rafale, zainteresuj się programem, o którym ja mówiłem w jednym z Tyflo przeglądów. To tak jeszcze a propos, jeżeli by się okazało, że z tym Total Commanderem to nie bardzo to chce działać. Jest taki program, on jest konsolowy co prawda, ale no da się go ogarnąć, MP3SPLT. I on służy do dzielenia plików audio za pomocą tam różnych poleceń. Można sobie i czasowo, i objętościowo, i jeszcze na ileś różnych ale sposobów. Ale chyba do Totala używać. Jest wtyczka, jeżeli on chce dzielić przy pomocy Q, to chyba jest jakaś wtyczka do tego, tylko no, tych wtyczek jest pełno i oczywiście nie pamiętam nazw. Ja chcę pokazać raczej taki czystego mniej więcej Totala. No tak, bo z tymi wtyczkami to też potem różnie dobry, może być. Żeby użytkownicy mieli obraz po prostu czegoś, co zobaczą po instalacji zaraz, no nie? Dokładnie tak. I teraz te wewnętrzne skojarzenia Total Commandera, one siłą rzeczy są potężniejsze od tych systemowych. Mamy typy plików, ten ekran jak widać wygląda inaczej i nawet mamy, jak widzicie, informację dostępności, jak mamy my niewidomi korzystać z tego. Tutaj nie zostało zaktualizowane to łączenie, ale pan Gisler dodał opcję sortowania kontrol góra-dół strzałkami. Załaduj dodatkowe polecenia ze wszystkich pasujących typów. Załaduj dodatkowe polecenia ze wszystkich pasujących typów. Czyli jeżeli mamy na przykład plik, nie wiem, .tar.gz, to mogą się nam sumować polecenia z pliku tar i z pliku gz. Dodaj button, edytuj, usuń, okay, dodaj, edytuj, usuń, oczywiście. Ja sobie dodam nowe skojarzenie wewnętrzne, totalowe. Określ typ pliku, wprowadź typ pliku, na przykład do txt lub wyrażenia regularne poprzedzone znakiem, na przykład No i właśnie, tu już jest niezła zabawa, bo możemy sobie definiować wyrażenia regularne. Czyli jeżeli plik zawiera jakiś tam konkretny tekst w swojej nazwie, to niekoniecznie musi mieć takie rozszerzenie, żeby było otwierane przez taki program. List zero items. Definiuj button alt b. Okay, button. Tu mamy listę jakby typów. Czyli to jest normalnie kalka tego, co jest w eksploratorze, tylko tutaj jest więcej opcji i dlatego to okno wygląda inaczej. Definiuj button alt b. Definiuj wybór szukana sek. Combo box set. Red wybór jeden text button untecke. Tale everything text button untecke. Możemy definiować wybór, czyli możemy szukania z zapytań everythinga i tak dalej sobie określ typ pliku definiuj button alt b tworzyć.
te definicje, no ale to już jest bardzo zaawansowana opcja. Troszeczkę to liźniemy, jak będziemy opowiadać o szukaniu. OK, mamy uprowadź typ pliku, na przykład do tej asterii, to MP3, MP3 z czymś skojarzyć, powiedzmy. Defin, OK, mamy UB, OK, UB, typu typ button, otwórz tekst, button, nazwa typu tekst do MP3, zmień ikonę buttona, pomoc button, UB, pomoc zmień ikonę, czyli buttona. Możemy sobie zrobić ikonę dla MP3. Nazwa typu tekst asterisk dot button, nazwa typu tekst typu... dot mp3 button, nazwa typu wprowadź rodzaj plików, na przykład dot list zero item, defin list wprowadź rodzaj dot tej null button, wprowadź dot mp3, edytun otwórz te button, nazwa typu tekst nazwa dot mp3, możemy sobie wybrać nazwę dla naszego typu, nazwa, otwórz, otwórz, button, list zero item, czyli otwórz, co my chcemy otwierać, jaki program, no powiedzmy, że chcę button otwierać pliki Windows Media Playerem, list zero tak button, kaprys. Więc klikamy sobie w ten tu oto przycisk. Przeglądaj nazwa pliku. Kombo na widok elementu CC podczas selekcji dokumentu. Sobie odebranu ten kombo widza dyslokany cały. Perfliki program. Odpowiedni aplikacja. Program. Applic Windows Defender. Windows Defender. Windows Mail. Windows Media Player. I są w mount of są fit w player do tef. Net do tef. Wempens. Wemper pecha do share do tef. Są fit do tekse. Player do tekse. Edytu typ list 0 i put. Otwórz tekst C. Program files Windows Media Player. Player do tekse. Procent 1. 1 uble 1. No i tu możemy sobie wszystko pięknie wybrać. Put to list 0 item. Tu sobie tworzyć też te czasowniki. Nowa edytu. Put to usun. Put to scroll bar 0. Ok. No to na tyle. Dajemy OK. Wewnętrzne skojarzenie edytu. Usun OK. Anul OK. Put to total commander do MP3 do MP3. Odpalić naszą MP3. Windows Media Player. Jak widać gra w Windows Media Playerze. I ja teraz nie mam Explorera kompletnie, w sensie no, mógłbym go mieć, ale wymagałoby to ode mnie dużych zabaw, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że... Że to się zachowuje tylko tak w Total Commanderze. Że to się zachowuje tylko w TC, tak. Ja usunę to skojarzenie, bo ono mi nie jest potrzebne. Jak widać, Total Commander to jest program niesamowicie logiczny, w końcu jest pisany przez matematyka, więc musi być logiczny. I to jest wszystko po prostu na talerzu, nie tak jak w tych nowych programach. Taka dygresja, wybaczcie za tą dygresję, ale muszę. Nowe programy starają się być przyjazne użytkownikowi, a na przykład dla mnie przez tą swoją przesadną wręcz przyjazność są mniej przyjazne. Dlatego, że tak naprawdę przed tym użytkownikiem bardzo dużo rzeczy chcą ukryć albo po prostu na sporo rzeczy nie pozwalają, bo ze względów jakichś tam bezpieczeństwa. Total Commanderem myślę, że jakby ktoś bardzo się pokusił, to mógłby sobie narobić szkód w systemie, no ale wszystko jest dostępne. No właśnie, o to chodzi, że... Po prostu kwestia tego, że użytkownik musi być odpowiedzialny za swoje działania. To tak samo jak w systemach z rodziny Linux chociażby, czy Unix. Jak usuwamy pliki z wiersza poleceń, to nie dostajemy pytania o to, czy my chcemy te pliki usunąć. Nie, tam po prostu odpowiednim zapytaniem to tak naprawdę możemy wywrócić cały system. No ja tak kiedyś zrobiłem na serwerze produkcyjnym a propos takich rzeczy, że zrobiłem przez przypadek mv slash kropka chyba, mv gwiazdka slash kropka, bo chciałem, nie wiem jak to się stało, ale tak zrobiłem i wszystko po prostu wyciągnąłem na wierzch i po zabawie było, koniec. No dokładnie, dokładnie. Także no można, można. Ale dobrze, wróćmy do Totala. A propos Linuxów i programów konsolowych, dokument to jeżeli naciśniemy strzałkę w prawo w Total Commanderze, to teraz otworzyło się nam okno konsoli i jakby w aktualnym katalogu i my możemy wykonać dowolne polecenie CMD. I program wykona je na aktualnym pliku. Czyli na przykład wpiszemy sobie ffmpeg minus i tam mp chyba 3 listem to się nazywało. 1 m. Listem plis. Wóz mp3 do mp3. mp3 ten plik się nazywał. mp3.mp3 minus o test.m4a na przykład. Nie wiem czy tak to się pisało. Listem pet się do commander x6 muzyczka mp3 do mp dokument mp muzy obraz zbyt zbyt obraz mp roku dokument chyba on to gdzieś utworzył indziej, bo on wykonał tą komendę, ale chyba się nie wykonała. W każdym razie możemy wykonywać od razu bezpośrednio stąd polecenia wiersza poleceń. Zwykły dokument. Istnieją też pewne maski, które możemy zastosować, czyli tam chyba lewy kwadrat i duża litera N, prawy kwadrat to jest nazwa aktualnie podświetlonego pliku.
lewy kwadrat G, prawy kwadrat to jest jakby lewy kwadrat P to jest ścieżka i tak dalej. No jest kilka tych masek, można sobie poczytać w pomocy, są ładnie opisane. No, wadą tego jest to, że nie widzimy wyjścia komendy. W sensie na pewno jakoś się da, ale ja nie wiem jak to zrobić. Żeby było pokazywane wyjście polecenia. Wyszukiwarka to plik z mistaku rozprestuj porównaj ubie na wartość ojazdy MNN właściwości alter oblicz zajmowaną narzędzia wielokrotne zamia oblicz zajmowaną przestrzenią. Jeszcze sobie obliczymy obrazek do muzyczka kropu do folderu player 0 pliki multimedialne player 0 na przykład folderu pliki multimedialne dużo pliki multimedialne 0 4 pliki multimedialne 85,5 pliki dużo pliki tutaj objętość tego katalogu, ale jak naciśniemy sobie Ctrl L Total Commander, OK, button alto, całkowita element screen navigation, całkowita zajmowana przestrzeń 85,559,020 m/33 pliku A. U1 katalog. 83,553K81M. Aktualnie używana przestrzeń uwzględniając rozmiar klastra. Na dysku źródłowym 85,622,784 m. Wymagana na dysku docelowym 800. Wymagana na dysku docelowym 85,622,784 m. No ja mam te sektory raczej tak poustawiane, żeby było dobrze, ale nie sektory, tylko klastry. Ale no jak widać pokazuje tutaj nawet takie rzeczy. I oczywiście Ctrl C kopiuje nam wszystko minus, 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 minus. Minus Total Commander, minus całkowita zajmowana przestrzeń. 85,559,020 m/33 pliku A. Teraz? Jeden katalog 80 rank. Aktualnie używana przestrzeń na dysków wymagana na minus minus OK. Minus minus rank. Także możemy sobie kopiować jakbyśmy chcieli do schowka. Kolejne pytanie od Rafała. Ja mam też pytanie, bo mówiłeś, Arku, że F5 kopiuje się plik w Total Commanderze. Czy mogę wtedy jakimś skrótem przenieść go do Audacity na przykład, czy radzisz mi wtedy używać systemowego kopiowania? Generalnie Audacity odbiera, Audacity, Reaper, cokolwiek, odbiera pliki od użytkownika pobierając schowek, a Total Commander jak kopiuje pliki, to kopiuje je z pominięciem schowka. Więc po prostu Ctrl-C robisz i wtedy wklejasz na przykład do Audacity plik, to wtedy normalnie Ctrl-C. Ja odradzam używać Ctrl-C, jeżeli kopiujesz pliki pomiędzy katalogami, no nie? Ale jeżeli do zewnętrznej aplikacji, no to jest jedyna możliwość. Tak jest, więc nie warto tego skrótu zapominać. Ctrl-C, on się nam nadal przydaje i dobrze, że w Total Commanderze działają dwa mechanizmy. No to teraz możemy już przejść do narzędzia wielokrotnej zamiany. Więc pokażę wam od tego, co zrobiłem. Zaczniemy od tego, co ja w ogóle zrobiłem. Zepsułem pliki w najgorszy możliwy sposób, a dlatego, że teraz wyglądają tak. To jest bardzo długa nazwa pliku, którą na jakiś czas na pewno usuniemy i już jej nie będzie, dlatego że ona w sumie strasznie nam przeszkadza w szukaniu czali z litera 1 do mp3-4, to jest bardzo długa nazwa pliku, którą... i tak dalej, bo narzędzie wielokrotnej zamiany służy raczej do bardziej zaawansowanych rzeczy, ale skoro tutaj słuchacz nam napisał, że nie do końca rozumie jak to działa, to zacznijmy od czegoś prostego. To jest bardzo, mam tutaj 31 plików, które mają takie bardzo długie nazwy, których my nie chcemy. I my chcemy tylko i wyłącznie oryginalną nazwę pliku, czyli to, co jest za tym wszystkim. Czyli zaledwie trzy znaki. Więc kopiujemy sobie to, czego nie chcemy. I oczywiście my możemy to usuwać z każdego pliku pojedynczo. W Total Commanderze jest to nawet całkiem łatwe do rozwiązania z pominięciem tego narzędzia, ale ja zaznaczam wszystkie pliki, i naciskam sobie Ctrl-T, aby otworzyć narzędzie wielokrotnej zamiany. Combobox text to jest bardzo... Narzędzie wielokrotnej zamiany. Ja tego narzędzia wielokrotnej zamiany używałem do tego, żeby te pliki zepsuć i dlatego mam w tym polu edycji wpisaną tą moją nazwę. A na końcu mam wpisany znacznik, lewy kwadrat, duże N, czyli oryginalna nazwa pliku. Ja to usunę, bo ja tego nie chcę. I tutaj mamy pole szukaj. I w tym polu ja mogę wpisać to, czego ja nie chcę. Przycisk powiadomień button. Pokaż uch, total, mamy i total, na mnie szukaj combobox text. Jest pacu i jeden row spad. Zamień na combobox text, czyść. I zamień na... Less than seen, set the big feature, add line, line, end. I zamienimy to na nic. Nie chcemy, żeby tutaj cokolwiek było.
Tutaj możemy sobie możemy sobie zmieniać kapitalizację znaków. Kontekst menu po plack. Ładuj nazwy z pliku plack. Edytuj nazwy plack. Wybierz edytor plack. Plack. Ładuj nazwy z pliku plack. Wybierz plack. Ładuj nazwy z pliku plack. Tu możemy sobie wczytywać definicję zamiany nazw plików z pliku. Startuj od tekst 1. Krok co tekst 1. Tutaj mamy licznik. Pokażę zaraz, jak działa licznik. Cyfr combo box 1. Definiuj licznik. C combo box 2. Ładuj napis ustawienia. Domyślne. Napisz ustawienie usuń wpis. Usuń napisz omyślne. Mała dół na M. Mała domyślne. Button. Total Commander wpisz słowo kluczowe na M. List to jest. Tutaj mamy listę, w której mamy pokazane jakby co się stanie z naszymi plikami, jeżeli wykonamy operację. To jest bardzo długa na Ctrl LMS screen na wciśnij. To jest bardzo długa tempet 3 blask. 1.43 C. Usersnuj dokument. Wciśnij start, aby rozpocząć zamianę nazw. Dla Ctrl to jest bardzo długa nazwa pliku, którą na jakiś czas na pewno usuniemy już jej nie będzie, dlatego ona w sumie strasznie nam przeszkadza w szukaniu czani z litera litera 1 do tempet 3 do tempet 3 4.4.6.8.112.03.30.2.15.15.58.59 C. Usersnuj dokument z tekst podczas pliki multimedialne. Jak widać tam pod koniec było to, co się stanie. Z naszym szukaj combo box text, text combo box text. Klikiem. Right N, left to len test. Po drugiej stronie mieliśmy tą bardzo dużą nazwę. Naszą jest sobie tutaj łatwiej troszkę. Bo w ZDS-erze ja mogę sobie przeglądać, a tak to trzeba wysłuchać całej nazwy. I po tej nazwie jakby oryginalnej będzie ta nazwa, która się stanie z tym plikiem w cudzysłowie, jeżeli my naciśniemy przycisk start. Ja teraz ten przycisk start nacisnę. Narzędzia wielokrotnej zamiany combo box text. No i pliki się zamieniły, nie ma problemu. I zawsze warto sobie sprawdzić to, co nam się stanie z nazwą tych plików przed zamianą, żeby nie popsuć jeszcze bardziej. To... Ale nawet jak już popsujemy... Pliki wróciły do tego, jakie powinny być. Ale przyjmijmy, że popsułem, nie sprawdziłem, popsułem. Nic prostszego, naciskam Ctrl T. Narzędzia zamknij button, lista wyników button alt top. Innego muszę zanurzyć pliki, przepraszam. Narzędzia nie zamknij, lista cofnij button alt C. Total Commander, tab button alt C, cofnij następującą zamianę nazwy. To jest bardzo długa nazwa pliku, którą na jakich... Na przykład cofniemy. Nie mów tab button, narzędzia nie lista wyników, cofnij button, lista zamknij combo box, mam lista cofnij start, lista start. Narzędzia start. To krop, to jest bardzo długo, jest. Jak widać, cofnęło się do tamtej nazwy. Także to jest takie najbardziej podstawowe zastosowanie narzędzia wielokrotnej zamiany. Pokażę jeszcze troszeczkę inny sposób, troszeczkę inną inne zastosowanie tej funkcji, czyli licznik. Przyjmijmy, że mam sobie pliki. No tutaj te pliki są akurat ponumerowane, czyli z litera, litera 1, mp3, 2 i tak dalej. Ja usunę tą bardzo długą nazwę, czyli cofniemy cofnięcie. I przyjmijmy, że ja chcę, żeby te pliki były ponumerowane. One są ponumerowane, ale udajmy, że nie są. Więc zaznaczam sobie ten tekst, nie ten tekst, tylko wszystkie te pliki, które chcę, żeby miały zmienione nazwy. I teraz w narzędziu wielokrotnej zamiany wpisujemy sobie następujący tekst. Oczywiście istnieje sposób na wstawianie tego z okienek, ale ja chcę wam pokazać, jak to wstawiać przy pomocy znaczników, bo jest o wiele szybciej. Więc przyjmijmy, że chcę, żeby były pliki nazywane 01.mp3. Więc wpisujemy sobie następujący tekst. Lewy kwadrat, duża litera C, jak counter, czyli licznik, prawy kwadrat, kropka, spacja, żeby po prostu była kropka, lewy kwadrat, duża litera N, prawy kwadrat. I to oznacza tyle. C, czyli licznik, kropka, lewy kwadrat N, prawy kwadrat, czyli oryginalna nazwa pliku. Teraz my tam dalej pod tabem pojawią się nam ustawienia tego licznika. Tekst szukaj combo zamienia combo box pasiek ten zbór 1 i ten zbór N, by ten zbór combo box niezmienione. Button. Startuj od tekst 1. Startuj od. Czyli od jakby jakiego
Od którego elementu po prostu ma, od jakiej cyfry ma startować ten licznik? Krok co, tekst 1. Krok co, czyli co ile ma iterować? Cyfr, kombo, box 1. Cyfr, czyli ile ma być cyfr? A, 10, 9, 1, 2, 3, a, 10, 8, 1, 2. Ma być tych cyfr dwie, bo mówiliśmy, że będzie 0, 1, mp3 i tak dalej. Definiuj licznik, c, kombo, box, end, ma ładu, napisz ustawienia, domyślne, napisz usuń, wpis, napisz domyśl, end, ma ładu, napisz ustawton, list, chanis, litera, 1, do mp3, 0, 1, chanis, litera, 1, do mp3, 4, 3, 1. Zadziałało. Klikamy teraz start. Start. Narzędzia wielokrotnej zamiany combo box step. Top, krop, 0, 1. Chanis litera, litera, 1, do tempet, 33, 32, 31, 30, 29, 28. Jak widać? Ponumerowo. Zadziałało. Jeszcze pokażę inny znacznik, który pozwoli nam na wpisanie do nazwy pliku aktualnej nazwy katalogu. Lewy kwadrat duże P, prawy nawias, spacja minus spacja, lewy kwadrat N, prawy nawias, żeby była katalog, pauza. Nam lista, cofnij list, nam lista wyników, button alt, cofnij but start, but list 20, 28, chanis litera, litera 10, dotem 3, pliki multimedialne 28, chanis litera, litera 10, dotem 3, 2, 3, start, cofnij start, but narzędzia wielokrot, total kro 0, 1, chanis li 0, 0, 0, 0, 0, pliki multimedialne 28, chanis litera, litera 10, dotem 3, 2, 3, 10, pliki. Oj, nie zmieniło się, bo nie zaznaczyłem wszystkich plików, ale wiecie, o co chodzi. Lewy kwadrat G to całą absolutną ścieżkę by wystawił, czyli C, users, nuno, documents, TC, podcast, pliki multimedialne i dopiero wtedy nazwa. Jest tych znaczników dużo więcej. Zapewne jest, w pomocy wszystko jest też opisane. W pomocy opisane. Są też znaczniki jakby per wtyczka, znaczniki dla wtyczek. Nie wiem, czy jest sens to pokazywać. Na przykład... Myślę, że nie, bo to już jest takie naprawdę zaawansowane i co każdy, kto będzie chciał, to zrobi. Jeszcze jest takie pytanie od Kota. A czy da się numerować losowo? Da się. Lewy kwadrat, duże R. No i to tyle, więcej pytań nie ma, przynajmniej na razie. Wiem w sumie, do czego chcesz wykorzystać to losowe. Ten, jak jakiś na przykład odtwarzacz sprzętowy nie ma funkcji odtwarzania losowego, no to wtedy... No to tak, to można sobie polosować taką playlistę pewnie. W bardzo prosty sposób. Pliki z miasta, krosa, testu, porówczo, lewenne, błas, oblik, narzędzia, edytuj komentarz, ruchu, hasło, edytuj komentarz, kontrol, zem. Pokażę w sumie może te komentarze. Pliki, ha, 0, 1, chan, 0, 0, 0, 0, 5, chan. Kontrol, z. Plik komentarza, tekst. Plik komentarza. No tak, bez comment file, czyli skomentuj plik. I ktoś przetłumaczył jako plik komentarza. No nic, wpiszemy sobie bardzo fajny utwór. R.U. Bardzo falang, bardzo falang, lang, litera, ma okej, u, panu, u, pomoc, z, ma okej, u, totalcom 0, 0, 5, chanis, litera, litera, 5, my nie widzimy tych komentarzy. Jeżeli chcemy mieć widok komentarzy, to musimy nacisnąć Ctrl-Shift-F1 domyślnie. 0, 5, krop, 0, 5, chanis, litera, litera, 5, do tempet, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 595, 0, 3, 30, 2020, 16, 0, 1, krop, 0, pliki na stole, na, pole, sieczka, pole, cen, polepszyć widok haskon widmi, krup odczyta odwrotnie, posorto mielkość czas rozśnazma kontyl to nazwa użytkownika, top take from wszystkie, noma makro, noma użytk widok osobne, dziemo, kontrole, ryb, własny, kolum, komentarze, kontrol, shift, ma, to 0, 0, 0, 5, chanis, litera, litera, 5, do tempet, 3, fajny utwar. No, tam się pomyliłem, ale wiecie, o co chodzi, pokazuję te komentarze faktycznie. I tych komentarzy 0, można używać 0, 0, 5, chanis, litera, litera, 5, do tempet, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Też plików i katalogów, o szukaniu w sumie opowiem za chwilkę, jeszcze nie teraz. A Arku, co z tym szybkim podglądem? Bo to, o to szybki też podgląd, tak, o to też były pytania. No to pokażę, jak to działa. Bardzo prosty sposób, naciskamy sobie Ctrl-Q i teraz idziemy sobie strzałkami. Pliki multimedialne, panie. Bez flip, bo piją 7, 30. 30. 30. 30. 29. Chanis flip, 27. 26. Także jak widać, po prostu program nam gra, no i... Jak rozumiem, przewijać nie da się tego podglądu. Da się. A w jaki sposób? Naciskamy tam i strzałką do góry. Aha! A jeżeli mamy na przykład plik tekstowy? Też pokażę. List recyc, lewo, BNDR, list 20, pliki, mut, archiwum, marku, szedce, dokument, przeszukiwany, zbytły, dokument, tekstowy, dof, tekstem, zbytły, obrazek, dof, jop, muzyczka, łobie, mp3, zbytły, dokument, tekstowy, dof, tekstem. Naciskamy tab.
I mamy normalnie treść pliku. Super. A jeżeli na przykład nie chcemy cały czas mieć wszystkiego cały czas podglądać, tylko chcemy jedną rzecz podglądać i tyle, to F3 przycisk. Tak, F3 to po prostu odpala nam ten podgląd taki standardowy. Tak, po prostu w osobnym oknie. Także to jest takie. Jeszcze a propos tego, to pokażę, jak działa podgląd plików .exe. Chwila się musi pomielić, zastanowić. Zależności. Od pliku teamtalk5.dll. A na przykład, jak chcemy sobie zobaczyć, od czego zależy Talk, no to rozwijamy. Możemy sobie zobaczyć, od czego te biblioteki zależą, ale te biblioteki nie zależą od niczego, bo są jakby systemowe. No ale... No przyznacie, że ciekawa funkcja. Mamy jeszcze pytanie od Rafała. Jeszcze raz, jak się przewija plik, Rafale, kiedy masz włączony ten szybki podgląd, czyli Ctrl-Q i zaczyna ci coś grać, naciskasz Tab i strzałkami albo Page Up, Page Down. Najlepiej Page Upem i Page Downem, bo większe inkrementy przesuwa. Dokładnie. Także możemy sobie tak podglądać pliki .exe, możemy nawet sprawdzać, jakie funkcje eksportują. No to raczej każdemu się nie przyda, chociaż na przykład jeżeli program się nam nie uruchamia, jakiś konkretny, to możemy sprawdzić, od czego zależy i na tej podstawie diagnozować problemy, że na przykład, o nie mam tego, więc dlatego program nie działa, no nie? Dlatego to jest w sumie przydatna opcja, nawet dla osób, które nie programują. No ale teraz w sumie pasowałoby troszkę zająć się tym, jak program ustawić i co można w nim ustawić. Jeżeli bym chciał opisywać wszystkie ustawienia, to podejrzewam, że musielibyśmy spędzić tu kolejne ileś godzin, dużo na pewno. Ale postaram się tak z grubsza omówić te ustawienia Total Commandera. Więc otworzymy sobie ustawienia. List from start, konfigura ustawienia, konfiguracja list ustawienia selected. Wyświetla ustawienia. Pokaż pasek przycisków, przycisków. No, o pasku przycisków troszkę wspominałem. Niestety on dla nas jeszcze nie jest do końca używalny, więc jak na razie, jeżeli nie zamierzacie korzystać z bety Total Commandera 10, korzystacie z wersji 9.51, to możecie sobie odznaczyć ten element. Pokaż pasek przycisków, dwa pionowy tekst bóg, co mówię. Paskiem przycisków. Pokaż paski napędów, tekst bóg, co mówię. Pokaż paski napędów, i tak nie używamy myszki, więc po co nam to? Pokaż listę wyboru napędów, tekst bóg, co mówię. Pokaż listę wyboru napędów, tak samo. Od tego są skróty ALDEF1, żeby zmienić lewy napęd, i ALDEF2, żeby zmienić prawy napęd. Pokaż nakładki folderów, tekst bóg, co mówię. Pokaż nakładki folderów, i tak korzystamy z Ctrl Taba. Pokaż nazwę bieżącego katalogu, tekst bóg, co mówię. Pokaż nazwę bieżącego katalogu. Ciekawe, gdzie on to pokazuje. W sumie aż to zaznaczę z ciekawości. Tekst, pokaż nazwę bieżącego katalogu. Pokaż out, pokaż room, pokaż łasty, ok, anul, pomoc, anul, ok, bóg, to total commander, kropia, napas, total commander, x, krop, kropia, moj, total commander, x, 60, kropia, prywidne, krop, akcent, total commander, x, 60, 4, 10, dot, 0, 0, szarf, ss, 7, Arkadiusz, Świetnicki, kropka, 0, 4, 21, 2021, 17, 51. Dla nas, czyli
W sumie mogłoby to... Mogliby to w pasku tytułu pokazać. W pasku tytułowym, tak, bo to by było przydatne akurat. Zgłoszę te sugestie, bo to w sumie byłoby fajne. Pliki system obstarczą, widok, krąg, ustawienia, ustawą, widła, pokaż maski napędów, pokaż listę wyboru, napęd, pokaż zakładki, folder, pokaż nazwę bieżące, katalun, pokaż nagłówki, kolumn, ten skup, to bunt, no nam to jest niepotrzebne, chyba że ktoś korzysta z ZDSR-a lub z JOS-a i nie zna Total Commandera, to wtedy mu będzie mówiła tam nazwa, coś tam, rozmiar, coś tam, ale to bez sensu, jeżeli ktoś nie potrzebuje tego. Pokaż pasek stanu, ten skup, to bunt, ten skup, stanu, no to jak mamy jakieś operacje w tle, no to się przydaje czasem. Pokaż wiersz poleceń, ten zbuch, pokaż wiersz poleceń, czyli że na, zawsze pod tabem mamy wiersz poleceń. Run command line only when focused, ten zbuch, to jest opcja nieprzetłumaczona. Run command line only when focused, czyli jeżeli wykonujemy jakieś polecenie wiersza, polecenie CMD, no to wtedy zostaje ono uruchomione tylko jeżeli jesteśmy na oknie tej konsoli. Pokaż przyciski klawiszy funkcyjnych, ten zbuch, to bunt, pokaż przyciski klawiszy funkcyjnych. Ta opcja działa tak, że na dole okna mamy na przykład F5 copy, F5 kopiuj i taki przycisk. I jakby możemy sobie korzystać z takiej, nie wiem, wirtualnej klawiatury, powiedzmy. Płaski interfejs użytkownika, pasek przycisków ustawiany osobno, ten zbuch, to interfejs użytkownika, czyli... No, to jest jakaś kwestia wyglądu tych kształtu kontrolek. Styl Windows XP menu i wszystkie paski, ten zbuch, to Windows XP. No, to tam Windows XP wprowadził ten taki styl jakiś AR, nie aero, tylko to troszkę wcześniejsze. To też są kwestie kosmetyczne. Okej, okay, button, anul, pomoc, zastosuj, button, list, ustawienia, select. Dalej, wyświetlanie. Pokaż pliki ukryte, ten zbuk, tą teckę, pokaż pliki ukryte, czyli jeżeli pliki mają nawet atrybut ukryty, no to wtedy będą pokazywane i tak. Pokaż pliki systemowe, ten zbuk, tą teckę, pokaż pliki systemowe, to tak samo, tylko że dla atrybutu S, czyli system. Użyj długich nazw plików, ten zbuch, tą teckę, tatio. Użyj długich nazw plików. Jako, że korzystamy przeważnie z Windowsa 10, może niektórzy z 7, nie ma sensu odznaczać tej opcji. Pokaż stare nazwy plików 8 dot 3 małymi literami, Apple Explorator, ten zbuch, tą teckę, tatio. Pokaż nazwy, to te stare takie pliki, do, powiedzmy DOSowe, może Windowsowe 3.11. Te stare nazwy plików będą pokazywane po prostu małymi literami. Pokaż nadrzędny katalog, kropka. Także w głównym katalogu dysku, ten zbuch, tą teckę, pokaż nadrzędny katalog, kropka, także w głównym katalogu dysku, czyli możemy wyjść poza główny katalog dysku i wtedy to nas przeniesie do tego folderu takiego Windows App, czyli tam ten komputer, biblioteki i tak dalej. Pokaż nawiasy kwadratowe wokół katalogów, ten zbuch, tą teckę, tal. Pokaż nawiasy kwadratowe wokół katalogów. No to po prostu powoduje, że katalogi, nazwy katalogów są obtoczone nawiasami kwadratowymi. I tak można je rozróżnić od plików, chociaż pliki w Windowsie to zazwyczaj i tak mają rozszerzenie. Tak, ale na przykład jak szybko chcemy, no nie? No na przykład w ZDSR-ze sobie podstawiam lewy kwadrat gwiazdka, prawy kwadrat pod dźwięk, na przykład, bo można. No tak, no i już mam, wiesz. Już wiem, no nie? W JOS-ie też tak można, więc to się przydaje. Dobra, ten zbuch, tą teckę. Limituj szerokość kolumn dla widoku krótkiego, do ten zbuch, tą teckę. Tu możemy limitować szerokość kolumn w widoku krótkim i możemy wpisać wartość metoda, piksela. Zawsze metoda sortowania, combo box, naturalne sortowanie, alfabetycznie i długie liczby. Oj, tu się namęczyłem. Metoda sortowania. I mamy takie opcje alfabetycznie, jak... Alfabetycznie uwzględniając znaki diakrytyczne. Alfabetycznie uwzględniając znaki diakrytyczne. Tylko że wtedy będzie się nam działo śmiesznie z liczbami, bo będzie na przykład 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21 i tak dalej. Wyłącznie według kodów numerycznych znaków. Wyłącznie według kodów numerycznych znaków, czyli program po prostu będzie leciał, bo jaki będzie kod, to nieważne, czy to będzie A, J, B, V, D, to on będzie sortował po prostu po kodach numerycznych. Naturalne sortowanie, długie kodów znaków i liczb. Naturalne sortowanie, alfabetycznie i długie liczb. Naturalne sortowanie, alfabetycznie i długie liczb. Alfabetycznie i według liczb, to jest opcja, którą polecam zaznaczyć. Zawsze ładuj kompletne drzewo katalogów, ten zbuch, tą bunteckę. Zawsze ładuj kompletne drzewo katalogów, to jest niepotrzebne, spowalnia niepotrzebnie pracę programu. Drzewo, enter, otwiera katalog, inny opinia, ten zbuch, tą teckę, tal, ten. Drzewo, czyli to są opcje tego widoku drzewa, o którym nie mówiłem, bo dla nas on nie ma znaczenia, to jest i tak bardziej graficzny, ale po prostu możemy otwierać katalogi w nowych oknach, jeżeli jesteśmy w tym widoku drzewa. Jak pliki również w czasu utworzenia radio, bunteckę, tal, ten. I tu możemy wybrać metodę sortowania katalogów.
czyli sortowanie jak pliki również według czasu utworzenia. Zawsze bugie nazwy radio. Zawsze według nazwy. Jak pliki również bugie czasu utworzenia. Zawsze jak pliki. To są opcje, jeżeli chodzi o sortowanie katalogów. Warto pamiętać o tym, że katalogi zawsze będą nad plikami, jak w Unixach. I to mnie niestety trochę boli. Ale w eksploratorze też tak jest, więc dam radę to przeżyć, chociaż muszę napisać do pana Gislera, żeby jednak dodał taką opcję, bo to nie może być ciężkie do zrobienia. A może jest, nie wiem, nigdy nie programowałem menedżera plików. Ale powinno się to dać zrobić. Pokaż teksty pomocy dla przycisków etykietki podpowiedzi text button text. Pokaż teksty pomocy dla przycisków etykietki podpowiedzi. To tak za pamięci, bo mi program niepotrzebnie czyta po dwa razy. Pokaż etykietę ścieżkę sieciową dla dysków, text button, text. Pokaż ścieżkę sieciową dla dysków, no to po prostu, jeżeli mamy te dyski sieciowe, ten home share cały Windowsowy, no to wówczas będzie pokazywana ścieżka. Pokaż nazwę pliku jako etykietkę podpowiedzi, jeśli się nie mieści text button, text. No to jest jakby opcja sama przez się. OK button. Panu pomocna stosu list wyświetlony. Ikony, no nie będę tutaj wchodził, jeżeli ktoś chce, to może. Czcionka. Czcionka tak samo. Kolory. Kolory też. Kolumny. Kolumny, tu się muszę zatrzymać, to jest bardzo ważna rzecz. Ja przepraszam, chciałbym opisać wszystkie te ustawienia, ale no niestety... Tego jest za dużo po prostu. Tego jest za dużo, to byśmy musieli zrobić totalcommander.tyflopodcast.net i wtedy może by się dało. W osobnej kolumnie radio button teczkę tato. W osobnej kolumnie, nie wiadomo co. Kont element screen navigator, ustawienie kolumny, wyświetlanie, pokaż rozszerzenia plików. Pokaż rozszerzenia plików w osobnej kolumnie. Ja mam tak zaznaczone, bo mi jako użytkownikowi ZDSR jest fajnie się wtedy poruszać po rozszerzeniach, ale wy możecie sobie zaznaczyć bezpośrednio po nazwie, radio, bezpośrednio po nazwie i będzie tak bardziej eksploratowato, czyli będzie test.txt, a w moim przypadku to jest test tab, jakby znak tabulacji.txt. To jest bez znaczenia, jak kto lubi. Rozszerzenie tekst 177. Na rozszerzenie jest akurat 177 pikseli. Nie wiem, dlaczego tak jest domyślnie, nie ruszałem tego. Wielkość tekst 28. Wielkość, czyli szerokość tej kolumny. Data czas tekst 31. Data czas, czyli na datę czas jest tyle miejsca. Atrybuty tekst 285. No atrybuty 285. Ciekawe skąd te wartości. W sumie ciekawe jak to... Dlaczego tak, a nie inaczej? Komentarz cały tekst to. Na komentarz jest 100. Dostosuj szerokość kolumny do szerokości okna, text button, text alt. Nie możemy... A, to z tego wynika. I on to sam wylicza. Bo możemy dostosować szerokość kolumn do... Pokaż dostosuj szerokość kolumny do szerokości okna, text button. Pokaż wiek w dacie 20xx, text button, text alt. Pokaż wiek w dacie. Użyj formatu 12-godzinnego AMPM, text button, text. Możemy niezależnie od ustawień systemu użyć formatu 12-godzinnego. Pokaż liczbę katalogów w stopce, text button, text alt. To też jest ciekawe, bo możemy sobie zobaczyć, ile jest katalogów w danym podkatalogu. Wyświetlanie wielkości combo box bajtów. Wyświetlanie wielkości. Bajtów, dynamicznie x do x AMP. I dynamicznie x do x AMP. Tu możemy sobie ustawić, czy program ma nam pokazywać wielkość bajtów w bajtach. Bajtów. W kilobajtach. Dynamicznie XKMP. Dynamic X. Left X. Paka. Zachem. Zachem. Dynamicznie. Czyli pewnie od największej albo jednostki. Od czyli największej jednostki. Czy w gigabajtach, czy w megabajtach i tak dalej. Tak. I tu jeszcze można ustawiać, żeby tam... żeby, bo tu... Dynamicznie XKMP. Mamy x.k/m/g, czyli on będzie zaokrąglał tak bardzo. Czyli nie wiem... Jeżeli plik będzie miał tam 13 bajtów, to i tak będzie jednym kilobajtem. Dynamicznie x do xkm. x.xkmg, czyli do drugiego miejsca po przecinku. Dynamicznie xkm. Dynamicznie x do xkm. Dynamicznie xkm bt. Dynamicznie x do xkm bt. O, tu jest taka opcja maxi, czyli do trzech miejscach po przecinku i kilobajty, megabajty, gigabajty, terabajty. Ciekawe, jak będą już dyski petabajtowe, to czy on zaktualizuje i doda odpowiednią. No, myślę, że będzie aktualizacja. W stopce combo box bajtów. I w stopce zawsze w kilobajtach. Domyślny button alt n. OK button, domyślny button alt. Możemy przywrócić, jakbyśmy coś namieszali. OK, panu pomocna stosu list kolu zakładki folderów. Pokaż nazwę zakładki nawet, gdy jest tylko jedna zakładka, ten z button untecket alt. A czy to będzie rozwiązało naszego problemu z folderami w pasku tytułu? Zobaczymy. Etykiet pokaż. Zakładki w wielu rzędach, text button, zakładki w wielu rzędach, czyli no i jeżeli po prostu
działa to wizualnie w taki sposób, że jeżeli mamy bardzo dużo tych zakładek, to te zakładki będą spychały stopniowo okno programu w dół, to główne z panelami. Wszystkie zakładki tej samej szerokości, ten zbóg to był test. Wszystkie zakładki tej samej szerokości, czyli wszystkie zakładki mają stałą szerokość i tyle, niezależnie od tego, jaką mają nazwę, jak długa jest ich nazwa, takie mają, taką mają szerokość i tyle. Ogranicz długość nazwy zakładki do tekst bóg tą teckę. No i to związane z tym opcji. Ogranicz długość nazwy zakładki do tekst 32. 32 potwierdź znaków. Potwierdź zamknięcie wszystkich zakładek tekst bóg tą teckę. Opcja znana z przeglądarek, jeżeli zamykamy wszystkie zakładki naraz, to wtedy mamy informację o tym odpowiednią. Zamknij zakładki podwójnym kliknięciem tekst bóg tą teckę. To dla myszkowców, że dwukrotne kliknięcie zamyka zakładkę. Ctrl otwiera nową zakładkę w tle tekst bóg tą teckę. Ctrl strzałka w górę otwiera nową zakładkę w tle, czyli jakoby otwiera, zakładka jest gotowa do działania, możemy na nią przejść Ctrl tabem, ale nie ląduje nam na niej fokus. Otwórz nową zakładkę obok obecnie aktywnej tekst bóg tą teckę. Otwórz nową zakładkę obok obecnie aktywnej. Czyli dla nas ma to o tyle znaczenie, że jeżeli mamy na przykład 5 zakładek i jesteśmy na trzeciej i otworzymy nową zakładkę, to raz Ctrl Tab przejdzie nam na nową zakładkę, a nie na czwartą. Jeżeli ta opcja jest odznaczona, to wtedy nowe zakładki będą się tworzyły na ogonie jakby, czyli za ostatnią zakładką. Oznacz zablokowane zakładki za pomocą gwiazdki, ten zbóg tą teckę. Oznacz zablokowane zakładki jako, za pomocą gwiazdki, to jest opcja dostępnościowa powiedzmy, bo jeżeli zablokujemy zakładkę, zablokowanie to jest coś takiego, że zabezpieczamy zakładkę przed zamknięciem, to wtedy taka zakładka jest ogwiazdkowana. Aktywuj panel docelowy po kliknięciu na jego zakładki, ten zbóg tą teckę talta. No to wiadomo. Zawsze pokaż literę dysku w nazwie zakładki, ten zbóg tą teckę. Zawsze pokaż literę dysku w nazwie zakładki. Teckę zawsze pokaż literę dysku w nazwie zakładki. Pokaż ikony na zakładkach, ten zbóg tą teckę talty. Button. Tu możemy edytować ikony zakładek. Czyli wróć do katalogu głównego zakładki po zmianie zakładki. Czyli wróć do tak naprawdę do tych dwóch kropek, tak? Tak, tak, tak. Które tam są na samej górze i po naciśnięciu których możemy przejść wyżej. Sprawdziłem i niestety to nie pokazuje w pasku tytułu. Zakładki folderów, pokaż nazwę zakładki nawet, list własne kolumny. Własne kolumny. To jest i właśnie opcja. To jest odpowiedź na pytanie naszego słuchacza Kota. Czy można wyłączyć wyświetlanie konkretnych kolumn? Jeśli tak, to jak? No to teraz się pewnie dowiemy. Jak? A teraz się dowiesz, pan Gizler zrobił, bo ta funkcja była bardzo myszkowata. Niestety tu wszystko się przeciągało i uszanowanie dla tego człowieka. Zaprojektowaliśmy niejako razem pewien patent na to, jak osoby niewidome mogą sobie zarządzać tymi kolumnami. Konfiguruj kolumny dla systemu plików Chromebooks ogólne. I teraz właśnie możemy wybrać system plików, dla którego chcemy konfigurować kolumny, czyli mam dwa systemy plików, mam ogólny i cloud. Cloud to jest taka wtyczka do Total Commandera służąca... Opisywałem kiedyś taki program jak Air Explorer. I to jest dokładnie to samo, tylko że w Total Commanderze, no nie? Konfiguracja własnych kolumn sortowania. Przeciągnij upuść list zero items. Konfiguracja własnych kolumn. Nowa button alt konfiguruj nowa edyt usuń copy ok button copy button usuń edyt nowa. I utworzymy sobie nowy widok kolumn. Własne kolumny dodaj kolumny button alta. Anuluj button ok anulowaj szerok. Tekst 80. Szerokość. Czyli szerokość tej kolumny. Scroll bar 0. To jest nieważne. Szerok. Tekst 30. Scroll nazwa tekst. Dostosuj szerok kolumny do szeroka tekst. Nazwa tekst. Nazwa, czyli na przykład test. Dostosuj szerok poziomy pasek. Ok button alta. Dodaj kolumny button alta. I teraz dodajemy kolumnę. I ta kolumna pojawia się nam z lewej strony, czyli jakby na samym początku, czyli to będzie pierwsza kolumna. Szerok, test roll bar, szerok, test roll bar, nagłówek tekst. Nagłówek, czyli wpiszemy na przykład nazwa. Szerok, tekst of roll bar, lewy równy, combo box, zawartość tekst, button, zawartość tekst. I tu możemy wpisać dowolny znacznik, jaki chcemy. Button, nazwa tekst, test, button. Ale możemy, wystarczy, że wybierzemy sobie ten przycisk. Wybierz właściwość wtyczki, filtr tekst. I wybierz właściwość wtyczki. Ok, button, anuluj wtyczki, list, tc, select, tc, media, info, tc, mam wszystkie wtyczki. Wszystkie wtyczki, tc. Tc, czyli jakby te kolumny, które wspiera Total Commander. Media, i info. Media, info, mam taką wtyczkę do zaawansowanych informacji o plikach multimedialnych. Tc, właściwości, list, pełna nazwa, select, tc. No i tu mamy właściwości. Pełna nazwa. Nazwa. Nazwa.
czyli nazwa bez rozszerzenia. Rozszerzenie, samo rozszerzenie. Nazwa DOS. Nazwa DOS, czyli nazwa przekonwertowana na tą krótką nazwę DOS-owską. Komentarz. Komentarz. Ścieżka, wielkość, data utworzenia, czas utworzenia, data zapisania, czas zapisania, data dostępu, czas dostępu, atrybuty, opis atrybutów, archiwalny, tylko do odczytu, ukryty, systemowy, katalog, skompresowany, zaszyfrowany, czatki, parse, offline, opis wersji, NR wersji, typ pliku, liczba losowa, zbekowu znaki HTML tekst, zbekowu znaki HTML UTF 8, zbekowu znaki HTML UTF 16, długość ścieżki, rozróżniana wielkość liter nazwy, rozróżniana wielkość liter folderu, zonit, host URL, preferer URL. No widać, tu mamy parę opcji. Bo ktoś by się mógł zapytać, po jakiego gwinta liczba losowa? Ano, liczba losowa w tym miejscu znajduje się z tego względu, że możemy, on pobiera to bezpośrednio z tej bazy, której on używa do narzędzia wielokrotnej zamiany. No i o cała historia. Weźmiemy sobie tą pełną nazwę. Filtr tekst, ok, but, anul, wtycz, włas, fil, ok, anul, but, ok, but, własne kolumny, button, zawartość, tekst, tekst, dot, pełna nazwa. Left, z, p, c, dot, p, p, l, n, a, a, n, a, dy, wy, a, a, i, n. Jak takie coś się wpisało w tym widoku, także jeżeli ktoś zna doskonale Total Commandera, to może sobie sam to uzupełniać. Wyrób, scroll, share, na, but, scroll. Ja chcę na przykład zrekreować widok typowo eksploratorowy, czyli nazwa, rozmiar, typ, data modyfikacji. Nie. Na odwrót. Nazwa, data modyfikacji, typ, rozmiar. Tak to było? Szczerze chyba mówiąc, ja już nawet nie pamiętam. Nazwa, data modyfikacji, typ, rozmiar. Tak. Sierok, scroll, sierok, obak, no to dodajemy obak, kolejną kolumnę. Sierok, tekst, rolla, sierok, scrolla, nabłówek, tekst, nazwa. Sierok, scroll, nabłów, nabłów, sierok, scrolla, sierok, nabłówek, tekst. I ona już ląduje troszkę, ona już ląduje po prawej stronie, ale przyjmijmy, że mi się pomyliło i na przykład pomyślałem, że najpierw jest typ, a potem jest data modyfikacji. Czyli wpiszemy sobie tutaj typ. Zła kolejność. Sierok, tekst, scroll, wyrób, zamar, button. Zamartość, tekst, button. Wybierz właściwość, wtycz, ok, but, filtr, właściwości, list, pełna, nazwa, nazwa, roz, nazwa, roz. Filtr, tekst, ok, button, własne kolumny, button. Nazwa, tekst, test. Dostosuj poziom, ok, anul, zastosuj nowe kolumny, button. I teraz dodamy tę datę modyfikacji. Sierok, scroll, sierok, scroll, nabłówek, te, sierok, nabłówek, tekst, nazwa. Sierok, scroll, wyrób, zamar, but, nabłówek, sierok, te, nabłówek, tekst, typ. Sierok, scroll, wyrób, zamar, but, nabłówek, tekst. Data modyfikacji. Sierok, scroll, wyrób, zamar, button. Wybierz w OK but, filtr tekst, właściwości list, pełna nazwa, cele, nazwa, roz, nazwa, dos, komentarz, ścieżka, wielkość, data utworzenia, czas utworzenia, data zapisania, czas, data dostępu, czas, atrybuty, no, czas, data zapisania, czas, data modyfikacji. Własne kolumny, button, nazwa, tekst, test, dostosowo, OK, anul, nastąpa, kolumny, button, alta. Kolumnę, czyli rozmiar. Sierpstro, sierpstro, nam sierpstro, wyrł, nama, but, nam sierpstro, wyrł, nama, but, nam bułmek, tekst, batam sierpstro, wyrł, nama, but, nam bułmek, tekst, sierok, tekst, rol, arne, wyrł, nama, toż, tekst, button, wybierz, ok, anul, wtycz, właściwo, filtr, ten, włastycz, media, i, zecer, właściwości, raz, roz, nas, komentarz, ścieżnie, lata, czasu, wata, wielkość, własne kolumny, button, nazwa, tekst, test. I ojoj, pomyliłem się. Niestety się pomyliłem, zła kolejność, okay, anul, kolusie, bo powinno być scroll, sierok, scroll, nabłówek, tekst, nazwa, sierok, scroll, wyrób, zamartość, button, nabłówek, tekst, typ, sierok, scroll, wyrób, zamartość, button, nabłówek, tekst, data modyfikacji. I na tym polega patent dostępnościowy, który został wdrożony, że sierok, nabłówek, tekst, data modyfikacji jest za typem. Button, nabłówek, scroll, sierok, ten, nabłówek, tekst, typ. A powinno być na odwrót, na data modyfikacji powinno być przed typem. Sierok, button, nabłówek, tekst, data modyfikacji. Więc skrót Ctrl Page Up. 1 row 17 kolumn, but, nabłówek, tekst, data modyfikacji, but, nama, wyrób, scroll, sierok, nabłówek, tekst, nazwa. Jak widać, teraz jest nazwa. Sierok, scroll, wyrób, nama, but, nabłówek, tekst, data modyfikacji. Modyfikacji. Sierok, scroll, wyrób, nama, but, nabłówek, tekst, typ. Sierok, scroll, wyrób, nama, but, nabłówek, tekst, wielkość. Czyli po prostu możemy za pomocą skrótów klawiszowych w tym widoku przesuwać te kolumny. Tak, i jeszcze to jest już moja sprawka, że w ZDSR, że on wymawia dokładnie na jakim pikselu się to zaczyna. To już jest do ZDSR-a takie usprawnienie. No i możemy sobie tak sortować. Skoro już to zmienimy tą nazwę i zmienimy ją na replika widoku z eksploratora. Dostosuj się kolumn, poziomy pasek, ok, button. Konfiguracja nowa, button, alt, n. Edyt, usun, but, tropiul, button, alto, ok, button. Anul, pomoc, bu, zastosuj, button. Zastosujemy list, własne kolumny, selecte. Tryb, własne kolumny, pomoc, anul, ok, tropiul, ok, button. Total, komak, zot, akcent, akes, akcent, akes, 0421, 2021, 17, 56, br. Aksa, 0, edytor, tekstowe, eurofly, pl, edytor, tekstowe, edytor,
I sobie przełączam na kolejny. Jak widać, idę sobie teraz. 02 2021 15 lat 1 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 lat
ale jak widać, udało mi się w miarę wiernie odwzorować. Mógłbym się jeszcze bardziej postarać i nazwy poustawiać dokładnie takie same, jak są w eksploratorze, i nie ustawiać ich jako nagłówki, tylko tam jako nazwy, żeby czytało nawet jak w eksploratorze. Dałoby się to zrobić. I jak widzicie, to się przyjemnie, ładnie buduje. Możemy sobie stworzyć, możemy czuć się, że stworzyliśmy coś własnego, no nie? To jest takie fajne. Nie usunę ten... No bo jeszcze nie będę tego usuwał. Tryb widoku. List default selected. Dodaj bus zmian. Tryb widoku. Możemy tworzyć tryby widoku. To jest coś... Tryb widoku to jest taki kontener, który trzyma w sobie ustawienia kolorystyczne, ustawienia kolumn, ustawienia sortowania i tego typu rzeczy. Zmień widok kolumn, zmień tytuł, button alt, dodaj button alt, default, select, dodaj, zmień total commander, tytuł dla menu, text, default. Tytuł dla menu, okay, to możemy sobie wybrać tytuł tego widoku. Widok kolumn, combo box, bez zmian. Grupki, pełny, komentarze, widok miniatur, bez zmian, jeden replika, bez zmian, bez grup, pełny. I możemy sobie wybrać tutaj widok kolumn, jaki ten tryb widoku ma posiadać. Kolejność sortowania, combo box, nazwa. Możemy wybrać kolejność sortowania. Malejąco, text, button, bunteckie, dodatkowe kolejności sortów, text. Button, tu możemy za pomocą wyrażeń regularnych definiować dodatkowe kolejności sortowania. Button, kontekst, menu, pop-up. Jeden nazwa, hasło, pop-up, jeden, rosnąco, 0 do 9, malejo, rosnąco, 1 nazwa, hasło, pop-up. Możemy bardzo poustawiać to. Button. Zmień ikonę pliki, kontekst, możemy sobie zmienić ikonę tego widoku. Priorytet, text, button, bunteckie, scroll, bar, 0, okay, i ustawić go jako widok priorytetowy. Nawet ktoś się ma spytać, po co takie tryby widoku robić. I to będzie odpowiedź, co za chwilę zobaczycie. Automatyczne przełączanie. Automatyczne przełączanie. Caps lock on, cap automatycznie przełącz tryb widoku, się zmienia katalogu. Text button, unteckie, alt, t, list, 0, item, dodaj, button, scroll, bar, ok, button, albo pop, nasto, lista, automatycznie, teckie, list, dodaj, scroll, ok, button. Chcemy przy przełączeniu katalogu zmienić tryb widoku. Bo na przykład mamy jakiś typ plików, z którym się chcemy, albo w jakimś folderze jest istotna dla nas większa szczegółowość, a w innym folderze ta szczegółowość nie jest dla nas ważna. Jak no rozumiem, to jest do tego. Tak, dokładnie. List na przykład dodaj, dodajemy sobie. List selected. Combo box. Mu combo box. Nie może pasować. List selected. Text. Combo box. Musi pasować. Tu mamy takie sobie oto opcje, że musi pasować. List musi pasować. Czyli jeżeli będzie pasowało w pełni, to wtedy się to spełni i się uruchomi ten warunek. Nie może pasować. Nie może pasować, czyli do wszystkich katalogów, które nie pasują do tego wzorca, będzie to działało. Procent co najmniej 50% dopasowań. Co najmniej 50% dopasowania. Co najmniej jedno dopasowanie. Co najmniej jedno dopasowanie. B, katalog. Co najmniej L z literą napędu. B, katalog. L, U, ścieżka MC, server. V, wirtualny folder. F, połączenie FTP. A, archiwum. P, wtyczki systemu plików. Jak widać. S, wynik wyszukiwania. Tutaj możemy sobie takie rzeczy poustawiać i dalej w dół mamy coś, czego nam więcej nie czyta. Podredu, alt, ustaw i następ, więcej podredu, ustaw następujący tryb combo box. Więcej podredu. Selected. I tutaj mniej podredu, button, alt, możemy... Więcej rank, rank, button, text, put, text. Więcej podredu. Mamy pole edycji, w których możemy wyrażenia regularne wpisywać własne, jakich potrzebujemy. Nie podustaw następujący tryb combo box. Default, 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 ustawić, default, scroll, ok, button, anul, pomoc, na stosu, button, pomoc, anul, ok, button, total, list, 0, 1, list, error, flip, error, list, 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 error, list, pole, siedmi, konfiguracja, ustawienia, usta, konfiguracja. I jeszcze mamy taki, w tym więcej podregu, możemy w drugim polu edycji, niestety te pole edycji nie mają jeszcze nazwy, w drugim polu edycji możemy wpisać komendę Total Commander, bo Total Commander jest programem modularnym i każda jego opcja to jest jakaś komenda, jakieś polecenie. I możemy sobie wpisać zestaw takich komend oddzielonych kreskami pionowymi. Jeżeli wejdziemy do takiego katalogu, to na przykład coś może się stać konkretnego. Pokaż, ale to już jest bardzo zaawansowana opcja. Wyświetl przyciąg kolumna po własne tryb. Automatyczne przełączanie, język, language, automatyczne reguły, dropping, counter, listę, sum, select,
Więc tutaj możemy naprawdę takie, no naprawdę już bardzo, bardzo, bardzo zaawansowane rzeczy robić, jeżeli chcemy. Język language. Dalej mamy język, ale zajrzę tutaj z innego powodu. Możemy wybrać, jaki chcemy język. To jest bez problemu. Plik menu głównego tekstu. Ale możemy też zmienić sobie plik menu głównego, o czym już wspominaliśmy z Michałem wcześniej. I możemy sobie dzięki temu utworzyć jakby własne menu programu od zera i z tego miejsca je zmienić. Jak dałem sobie edytuj, to jak widzicie, otworzyło mi się to menu w notatniku. O, jak widzicie, tam jest pod koniec CM podkreślenie pack files, CM podkreślenie. Czyli to są te komendy Total Commandera. I na tak, i w taki prosty sposób możemy sobie tworzyć menu. Czyli zaczynamy od pop-up, w cudzysłowie nazwa jakby menu. Potem jest menu item. I no, już dalej wszystko jest logiczne. Po przecinku jest komenda Total Commandera i tak w koło. Czyli możemy sobie robić, jest też komenda CM podkreślenie browse commands i ta komenda po prostu uruchamia listę wszystkich komend Total Commandera, których jest w tysiącach. Więc mamy w czym wybierać. Czyli otworzy się nam strona, z której możemy sobie pobrać dodatkowe języki, czy też menu. No i to jest tyle. Teraz operacje. To jest bardzo ważna zakładka ustawień. Pozwól uruchomić tylko jedną kopię Total Commandera na raz. Polecam to zaznaczyć, szczególnie jeżeli ktoś używa moich skryptów do podmiany Total Commandera za Exploratora. Te skrypty są do pobrania z LTN-owej grupy Total Commander Polska i właśnie to pozwala, to sprawia, że możemy mieć tylko jedną kopię Total Commandera otwartą, żeby nam się nie mnożyły te okienka. Minimalizuj do zasobnika systemowego. Kolejna opcja, która przyspiesza działanie programu. Po ALDF4 Total Commander ląduje w traju, w sensie jeszcze nie do końca. Ale o tym za chwilkę. Zawsze idź do głównego katalogu przy zmianie napędów. To jak chcemy wedle uznania. Program otwiera, program domyślnie pamięta, gdzie ostatnio skończyliśmy przeglądanie danego dysku i tam się udaje. Otwieraj pliki i katalogi pojedynczym kliknięciem testbutton unteskę tal. To jest dla nas nieważne. Podświetl tylko nazwę pliku podczas zmiany nazwy bez rozszerzenia testbutton unteskę. Bo to jest fajna rzecz, że tylko nazwa pliku się zaznacza bez rozszerzenia. Automatyczne uzupełnianie ścieżek, to jeżeli wypełniamy coś w konsoli, to wtedy klawiszem tabulator możemy uzupełniać sobie ścieżki. Autom dodawania sugerowanych nazw testbutton unteskę. Automatycznie dodawaj sugerowane nazwy. Zawężanie historii katalogów testbutton unteskę. Zawężaj historię katalogów, to możemy sobie, bo program posiada historię ostatnio odwiedzonych katalogów, o której też opowiem za chwilkę. Dodatkowe linie poniżej kursora testbutton unteskę. To dla osób widzących możemy sobie poszerzyć trochę kursor. Dodatkowe linie poniżej kursora. Tekst 4. Użyj prawego przycisku myszy i apłęce menu kontekstowe po 1 cer. Radio button tekstet alter. To nie wiem w sumie do czego służy. Przez kliknięcie na ikonę tekst button tekstet alter. Tu jest jak mamy otwierać katalogi. Tylko na ekranie dotykowym tekst button tekstet alter. Czyli gdzie ma działać przeciąganie. Zaznacz również katalogi radio button tekstet alter. Podczas Ctrl A. Czy ma zaznaczać też katalogi, czy kontrola ma zaznaczać tylko pliki? Ignoruj jednogodzinne opóźnienie, to wynika tam z różnic w strefach czasowych, żeby to się wszystko ładnie synchronizowało. Katalogi ten z button text, panele pełny krótki i tak dalej, ten z button text, ta historia wiersza poleceń, ten z button text, ta historia katalogów, ten z button text, po wybraniu za pomocą klawisza history, panel katalogi ten z button kontrol, element screen, nawigów, opera, wyszprob, ikony, pozwól kolory, minimalizuj kolumny, zawsze idź do głównego zakładki folderów, własne kolumny, otwieraj pliki i katalogi pojedynczym plikiem, podświetl tylko nazwę pliku podczas zmiany. Nazwa autom uzupełniania i służej prawego przy lewy przycisk myszy i apu window przez kliknięcie naznacz tylko pliki blask, przez kliknięcie na ikonę blask, naznacz również katalogi blask. Ignoruj jeden do innego wybranu za pomocą klawisza spacji blask, przed kopiowaniem panele pełny krótki i tak dalej. Gdzie klikanie na ikony działa, a gdzie nie? Historia wiersza poleceń. To dla nas też nie jest jakoś specjalnie istotne.
przed kopiowaniem kasem rysing text button test. Przed kopiowaniem kasowaniem text button test. Tutaj mamy, gdzie ma się odgrywać dźwięk. Everything, text, i everything, jeżeli tą opcję zaznaczymy, to program będzie korzystał z bazy everythinga. Preferowany typ combo box, zwykły tekstu F16, zwykły tekstu F16 max, zwykły tekstu F16. Preferowany typ, czyli jak enkodujemy pliki tekstowe w Total Commanderze. Zestaw znaków DOS to jest osobna opcja, no bo raczej mało kto jej będzie używał. Kopiuj komentarze razem z plikami text button test ketat. Kopiuj komentarze razem z plikami, czyli jeżeli kopiujemy pliki przy pomocy Total Commandera, to razem z tymi komentarzami, o których mówiłem wcześniej. Czytaj znowu text button test ketat, ok button. Czytaj znowu, czyli jak przechodzimy do katalogów, to czy mają być dwa panele, mają się odświeżać. Ok, panu pomoc, zastosuj listopę, edycja, widok. Kopiuj usuń, odświeżanie, szybkie szukanie, FTP, wtyczki, minadlock, idno, hacker, różne. Tu jest jeszcze pełno rzeczy, wtyczki, FTP, ale ja opowiem tylko szukanie. O szybkie szukaniu, bo wiele osób odciąga od Total Commandera to, że domyślnie jak naciskamy litery, to program otwiera nam jakąś dziwne wyszukiwanie i nie robi nam tak jak eksplorator, a to się bardzo łatwo zmienia. Chodzi o ustawienie szybkiego szukania, same litery na początek, na same litery, tam opcje, same litery. I to jest cała filozofia. Bo domyślnie, jak dobrze pamiętam, to z prawym altem ten efekt z prawym altem, tak. Ctrl alt litery, można też ustawić alt litery. A najlepiej też same litery i działa. Najlepiej i działa tak, jak należy. Tak jest. O Total Commanderze podejrzewam, że można by było mówić jeszcze sporo. I czy ty, Arku, jeszcze coś chcesz pokazać? Jeszcze jakieś rzeczy, typu szukanie. Tak, chcę pokazać szukanie na pewno, tak bardzo podstawowo. Dokładnie. Ja otworzę sobie folder Windows, bo dlaczego nie? I naciskamy Alt F7. Szukana sekwencja. To możemy sobie, czego chcemy szukać. Szukaj wy, możemy sobie wiele katalogów kreskami pionowymi oddzielić. Przeglądania w poszukiwaniu folderu, ok, button, wybierz katalog. Możemy sobie wybrać katalog. W taki wygodny sposób możemy ten katalog wybrać, jakbyśmy nie chcieli wpisywać z palca. Wyrażenie regularne możemy sobie zaznaczyć, czy chcemy, czy nie chcemy. Dwa dwukropki przed sekwencją zawsze to włączają. Everything, text, button, test, everything, czyli czy chcemy korzystać z bazy everything. Przeszukuj archiwa wszystkie za wyjątkiem. Możemy przeszukiwać w archiwach. Szukaj w podkatalogach combo box, wszędzie nieobrę głęb. Szukaj w podkatalogach nieograniczona głębia. Tylko aktualny katalog. Jeden poziom głów, dwa poziom, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, sto poziomów. Nie wiem, dziesiąt, nie wszędzie nieobrę głęb. I możemy sobie wybrać, ile poziomów ma program przeszukiwać. Znajdź tekst, text, button, text, ketalte. Znajdź tekst to to, o co pytał Marcel. Czyli możemy znaleźć określony tekst w pliku. Etap, list, ogólny etap. Zaawansowane wtyczki, ładu, zapisz tam. Ale to jeszcze nie koniec. Zaawansowane etap. Bo mamy opcję zaawansowane. Data pomiędzy, text button, text data, data pomiędzy, czyli szukamy plików, które mają datę w takim a takim zakresie. Nie starsze niż, text button, nie starsze niż. Starsze niż, starsze niż. Wielkość pliku, text button, text atrybuty, text button, text get, znajdź zdublowane pliki, text button, target up list, zaawansowane. Także to są takie opcje. Wtyczki tam. Jeszcze dalej mamy wtyczki. Szukaj we wtyczkach, text button, text get, szukaj we wtyczkach, no oczywiście nie chodzi o to, że, nie wiem, przeszukujemy wtyczki, tylko w atrybutach, które dają nam wtyczki. Tecket, szukajmy wtyczka. A nawet wszystkie radio button, tecket, wtyczka, combo box, tecket. I możemy na przykład wybrać, czy chcemy szukać w media info. Właściwość combo box, du radio, audio psovec, video psovec, overall litrate, video litrate, audio litrate, audio litrate, mowę. I możemy wybrać audio channels, audio sampling rate, vids, hate, frame size, peps, aspects radio, no, frame rate, video format. Wszystkie te opcje media info, no nie? Czyli na przykład możemy szukać plików MP3, powiedzmy o bitrate 192 kbps. Tak, i oczywiście możemy tu łączyć, jak widzieliśmy, były opcje AND, OR i tak dalej. Więcej reguł, button, alt, mniej reguł, target, up, list, wtyczki, tab, wtyczki, szuka, nf, wtycz, włas, operator, wartość, tekst, combo box, name, więcej reguł, button, alt, mniej reguł, target, up, list, wtyczki, tab, wtycz, wtycz, szuka, nf, wtyczka, combo box, media, właściw, operator, combo box, zamiera, wielkość, liter, operator, list, name, balsin, redby, jeden, zamiera, mamy operator, zawiera, wykrzyknik zawiera, czyli nie zawiera, zamiera, wielkość, liter, zawiera z uwzględnieniem wielkości liter, nie zawiera z uwzględnieniem wielkości liter, jest równy, nie jest różny. Wielkość liter. Wielkość liter. Redby 1. Redby 1. I wyrażenie regularne. Redby 1. I nie zawiera. Spełnia wyrażenie regularne i nie spełnia wyrażenia regularnego. I te wyszukiwania możemy zapisać na przykład do pliku. Ja na przykład powiedzmy, że szukaj combo button, napędy button, redby 1, text button, everything, text button, text. Bardzo interesuje mnie, że Windows jest plik
który w swojej nazwie zawiera plik Windows. Wiem, bardzo ambitne, więc wpisujemy Windows i klawiszem Enter szukamy. Znajdź pliki, szukaj, to szukana, sepaget, app, list, obu wyniki, wyznać te wyniki wyszukiwania, x, list, c, Windows, serwiki, kelce, upad, skane, for, roll, fix, tyla, 31, b, 3, 6, c, Windows, c, Windows, serwiki, kelce, upad, skane. Troszkę tego jest i na przykład... C, Windows, serwiki, kelce, upad, skane, Windows, Wing, c, 64, Microsoft, Windows, 3, 31, b, 3, 6, zainteresował mnie ten plik i na przykład klawiszem Enter. Mogę do niego przejść. Windows Bing chce znać plik, agetat i wyniki znać tekst. Te wyniki w C, Windows Bing znaleziono 17997 plików oraz 35000 w mieście 18 katalogów wyszukiwania przerwane. C, Windows znaleziono... Przerwałem już to, bo... Ale klawiszem Enter. C, Windows Assembly. Możemy po prostu przejść do tego pliku. Znać pliki. W jakby strukturze katalogów. List 0102. List system dot list 0. No i nie mam niestety wielu plików tekstowych, żeby pokazać, jak działa szukanie w tekście, ale generalnie szukanie w tekście działa troszeczkę inaczej, bo program nam mówi na przykład, że w tym pliku jest wystąpienie danego tekstu i klawiszem F4 wówczas otwieramy daną linię, bo klawisz Enter otworzy sam plik, a klawisz F4 otworzy plik na danej linii, w której jakby zostało znalezione wystąpienie. Jeszcze taka jedna uwaga a propos tego szybkiego podglądu, o którym mówiliśmy. To warto pamiętać o tym, że jak mamy ten szybki podgląd aktywny, to przynajmniej w tej wersji Total Commandera, którą ja mam, być może u ciebie to jest inaczej, ale ja nie mogę przejść do drugiego panelu wtedy, bo tak, pojawia widzący się... Widzący też go nie widzą, tak, widzący więc, też nie widzą. Więc po prostu też warto mieć to na uwadze, że jeżeli sobie włączycie ten szybki podgląd za pomocą skrótu Ctrl-Q, to żebyście się nie wystraszyli, a gdzie mi zniknął drugi panel? To tak, po prostu... Widzącym też tak. się zasłania, to wygląda po prostu tak graficznie, że jakby drugi panel, przeciwny panel jest przykrywany przez ten player. Czy tam, no, ten czy podgląd lister, pliku tak tekstowego, zwany. Tak, ten lister. Dokładnie. No dobrze, Arku, czy coś jeszcze o Total Commanderze, o jego funkcjach możemy powiedzieć? Na pewno moglibyśmy pewno. Powiedzieć dużo. Trzy razy tyle. Albo może i cztery. Więc ale... może jeżeli nasi słuchacze będą mieli jakieś więcej pytań, jeżeli coś się pojawi, to jeszcze kiedyś się spotkamy i coś pokażemy z tych zaawansowanych. Ja jeżeli chodzi o Total Commandera, to zapraszam do kontaktu prywatnego. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś uwagi, szczególnie do dostępności, na pytania będę się starał odpowiadać, ale nie obiecuję. Na pewno na te takie prostsze będę się starał odpowiadać. Ale dlaczego ja mówię o tym, żeby do mnie pisać w sprawach dostępności? Dlatego, że współpracuję z panem Christianem Gislerem nad tym, aby program był coraz to bardziej dostępny. I zbieram uwagi od użytkowników, żeby jemu je przekazywać i żebyśmy mogli opracowywać odpowiednie rozwiązania ku temu. I dlatego zapraszam do siebie na adres e-mail nuno69a@gmail.com i tam zapraszam do dzielenia się uwagami co do dostępności Total Commandera. Przypominam, że poprawki dostępności mają dojść dopiero w wersji 10, która czy już wersja 10... wiadomo kiedy właśnie, kiedy będzie ta wersja 10? Bo na razie nie są wiadomo. Bety. Na razie są bety publiczne, które są bardzo stabilne. Zresztą w becie pierwszej był taki problem, że nie dało się tworzyć kolumn własnych, bo nie było widać w ogóle komend Total Commandera. I to był jedyny błąd, na jaki ja natrafiłem w becie, jakby podczas normalnego używania. Także zapraszam do testowania bet. No ludzie niewidomi używali Total Commandera od lat. W sumie nie wiem dlaczego tam twórcy NVDA robili jakieś wtyczki czy coś do tego. Nie wiem, dlaczego nikt nie wpadł na to, żeby po prostu z panem Gislerem się skontaktować. Wtyczki się przydają chociażby dlatego, żeby mieć informacje, no w przypadku NVDA, chociażby po to w tym momencie, no przynajmniej ta wtyczka, z której ja korzystam do Total Commandera, która mówi o tym, w jakim panelu jesteśmy, ale też jedna jeszcze ważna rzecz, informuje o zaznaczonych elementach, bo tego też NVDA nie czytał domyślnie bez tej wtyczki. A w ZDS-ie, że to jest Windows Control 5 i zawsze to czytało, ale to dobrze, że mi to zgłosiłeś, bo problem z panelami mamy już jakby na liście to do, żeby czytało to zawsze, czyli lewy lista, prawy lista, ale dzięki za... No i informacje o zaznaczonych elementach, tak? Muszę też sprawdzić to z NVDA, bo mówię, no u mnie Windows Control numeryczny 5 zawsze działało, a
tutaj, no nie wiem, no sprawdzę to na pewno, dziękuję bardzo za uwagę. Po prostu zastanawiam się, bo no pan Gizler bardzo mnie pozytywnie zaskoczył, zareagował dość szybko, jak zacząłem mu zgłaszać pewne problemy. Tak w sumie zacząłem te problemy zgłaszać tak dla zasady, jakby bez jakiejś większej nadziei, no bo stwierdziłem, że skoro ten program tyle lat istnieje, to na pewno był jakiś zainteresowany nim niewidomy przede mną. A jak widać, to nie do końca tak było, bo to jest w ogóle ciekawe, bo przecież prężnie. I do JOS-a powstawały jakieś skrypty, i do NVDA powstawały skrypty i różne rzeczy tego typu. Do Windowsa zdaje się, że też. Być może po prostu też było tak, że autor kiedyś dostał jakieś sugestie od użytkowników niewidomych i całkiem możliwe, że tak było. Ale ja mam wrażenie, że Total Commander to jest na tyle dojrzały program, że tak naprawdę teraz można się zacząć polerką. I gdzieś tam powiedzmy te kilkanaście lat temu, kiedy on jeszcze był tak bardzo aktywnie rozwijany, to po prostu było jeszcze wiele, wiele innych różnych rzeczy do zrobienia na liście to do przed dostępnością. A teraz do wersji 10 doszły też bardzo dużo nowych funkcji, więc to chyba nie jest to. Niestety taka dygresja znowu, zauważyłem u niektórych użytkowników niewidomych taki problem. I ja nie mówię o użytkownikach, którzy nie mają pojęcia o komputerach, tylko nawet o tych, którzy mają, że przykładowa wiadomość do dewelopera wygląda: dzień dobry, zrób pan program dostępny, bo ja jestem biedny, niewidomy. A i autor zazwyczaj, ale o co chodzi? Ale o co chodzi? A ja do pana Gizlera napisałem: dzień dobry, korzystam z pańskiego programu, który bardzo mi się podoba, nieraz mi uratował życie. Prosiłbym o dodanie etykiet dostępnościowych do pól edycji. Może to pan zrobić dzięki właściwości takiej i takiej w Win32, która wynika z tego i z tego. Dałem mu odpowiednie linki do MSDN. Otrzymałem odpowiedź, że zrobi. No, no odpowiedzi się zaczęło, myślałem, dobra, zrobi, ale faktycznie zrobił. Także... I to myślę, że jest problem taki, że z jednej strony, bo mamy dwie grupy użytkowników, mamy dwie grupy. Mamy programistów i mamy użytkowników. I często też jest tak, no, że rzeczywiście użytkownicy niewidomi się zgłaszają do danego twórcy, ale część przynajmniej użytkowników, a ta część i ten odsetek tych użytkowników, mam wrażenie, jest coraz większy, ma no niewielką świadomość tego, jak to jest, że to w ogóle dane oprogramowanie jest dostępne, i autorzy tego oprogramowania też nie wiedzą, co zrobić, żeby było dobrze. I teraz jeżeli autor ma na tyle czasu, żeby gdzieś tam coś poczytać, to się dowie, no ale też no jeżeli nie ma takiej woli, no to już zaczyna być to problematyczne, no bo użytkownik by chciał, ale w sumie nie wie co. No dokładnie. Także to taka refleksja, no ale zawsze warto próbować, rzeczywiście próbować kontaktować się z autorami, no rzeczywiście, jeżeli dostają taką informację zwrotną, jak dostali od Arka, jak autor Total Commandera od Arka dostał, że w zasadzie dostał podane na tacy, co ma zrobić, żeby było okej, okay, no to dla nich lepiej, ale jeżeli nawet nie macie takiej wiedzy technologicznej, próbujcie. to próbujcie, no bo kto próbuje, ten być może coś zyska, a jak ktoś nie spróbuje, to po prostu no, nic z tego nie będzie. W każdym razie Total Commander cały czas jest programem aktywnie rozwijanym, cały czas jest usprawniany, a teraz też jest usprawniany o rzeczy związane z jego dostępnością, także bardzo fajnie, i tu Arku też podziękowania dla ciebie, że działasz w tej sprawie. Ja działam, bo jestem aktywnym użytkownikiem tego programu i chciałbym, żeby było nas więcej. Dokładnie, bo to jest naprawdę bardzo dobra aplikacja, polecamy wszystkim, miejmy nadzieję, że was ta nasza dzisiejsza audycja do tego przekonała. Przepraszam bardzo, ale przypomniała mi się jedną rzecz, którą muszę pokazać, bo miałem ją pokazać i zapomniałem. Opcja nazywa się Inline Rename, czyli zagnieżdżona zamiana nazwy, powiedzmy. Aha. I to działa w taki sposób, że naciskam sobie Shift F6, żeby zmienić nazwę. I teraz klawiszami strzałek w górę i w dół mogę chodzić sobie po tych plikach i będę automatycznie w polu edycji zamiany ich nazwy. Czyli to jest taki szybszy sposób, jeżeli potrzebujemy zamienić kilka plików i nie chcemy używać narzędzia wielokrotnego zamieniania, to możemy sobie zmieniać w taki sposób te pliki przy pomocy właśnie strzałek w górę i w dół. Dziękuję.
To była taka mała rzecz. Też bardzo fajna, opcja i podejrzewam, że tych takich smaczków Total Commander to kryje jeszcze wiele, wiele, wiele różnych. Jeżeli wy coś ciekawego w Total Commanderze odkryliście, o czym nie powiedzieliśmy, to się pochwalcie oczywiście. Też zachęcamy do wysłuchania tej audycji, którą w Tyflo Podcaście nagrał Piotr Witek o Total Commanderze. Tam od podstaw to jest tłumaczone, więc jeżeli ktoś tak chciałby zacząć, to też warto, żeby sobie tej audycji tak posłuchał. Bo ona nie straciła na aktualności. Ona nie straciła na aktualności. Tam jest, pan Piotr Witek korzystał z JOS'a w wersji 9. Poznałem to po pewnych komunikatach, więc możecie sobie nawet porównać, jak to wyglądało. Bo jest kilka różnic, które zauważyłem, ale uderzyło mnie, jak bardzo ten program się nie zmienił wbrew pozorom. Tak, bo co do zasady, to ten Total Commander od lat jest tak naprawdę taki sam. Tam dochodzą oczywiście różne funkcje, dochodzą różne możliwości, ale podstawa, baza jest taka sama. Dokładnie. Tak jest. No i tą optymistyczną, myślę, informacją, bo no, jak komuś się zmienia interfejs programu co chwilę, to też chyba niedobrze, ale tu Total Commander to no, co najwyżej po prostu dochodzą nam różne opcje, a podstawa jest ta sama, więc tą optymistyczną informacją kończymy dzisiejsze spotkanie na antenie Tyflo Radia o Total Commanderze, o jego poprawkach, nowościach i o jego przede wszystkim tych bardziej zaawansowanych możliwościach opowiadał Arkadiusz Świętnicki. Dziękuję ci, Arku, bardzo za udział w audycji. Również dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie nas więcej, jak już mówiłem. Zapraszam do używania Total Commandera www.ghisler.ch. Stamtąd możemy program pobrać. A później gdzieś na przykład w jakimś polskim sklepie chociażby zakupić licencję. Do tego też namawiamy, żeby jednak no, płacić za ten program, bo on jest po prostu wart tego, co jako użytkownik, który również posiada licencję na Total Commandera, mogę śmiało przyznać. Dziękuję również za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.